No więc słuchajcie, rozpoczynamy ten rok, zeszliśmy zakończeni. Nareszcie rozpoczynamy. Z 10 grupami. Wreszcie rozpoczynamy. Zapowiedzieliśmy początki na każdej z tych grup, no ale jak ja nie zobaczę ludzi, że przyszli, to nie mówię nic. Ale ja słyszałem, że Poznanie już miało spotkanie, bo mieli podobno być w październiku, a... No nie. Nie. A, bo to coś Maciek może pokręcił, może z kimś innym. No nie. Mhm. Ze mną jest na październik przewidziane, zapowiedziane i tam. Aha. Jakaś w przyszłym tygodniu. Kolega Andrzej też to, mam nadzieję, że potwierdzi. Więc słuchajcie, jest... No, akurat wesoła nowina, bo tuż przed wyjściem na zajęcia oglądałem spotkanie ze spotkania premiera Tuska w szkole rodzenia. Miał piękny pronatalistyczny tekst. Bardzo ładny. Zachęcał do rodzenia dzieci. Mówi, no minimum dwójka, a lepiej 3+, to znaczy 3, 4 albo i 5. No i tam rozwijał temat. Inni też o temacie wspominają, ale z tych tekstów pronatalistycznych, które słyszałem, to ten mi się najbardziej podobał. Ale oczywiście to nie było na Trwamie, prawda? Ani w radiu, nie? Nie, nie, to było w TVN24. O, i to oni puścili? Tak jest, to w TVN24 było. No, to bardzo, bardzo ciekawe. No i tam właśnie tłumaczył, że w tych szkołach rodzenia, no to trzeba właśnie kłaść nacisk na te bezbolesne metody porodu i tak dalej. Ale czy to nie jest takie nawrócenie się Tuska tylko na okres wyborów, żeby rodzice w rodzinie wielodzietnych głosowali na niego? W tej dziedzinie, oczywiście, to jest... że to jest PR, ale jest istotną sprawą, że tego rodzaju teksty wypowiadane przez polityków, a zwłaszcza w kampanii wyborczej, mają swoją moc i tworzą określony klimat. A w tych sprawach klimat społeczny jest bardzo ważny, bo powiedzmy sobie szczerze, słynne becikowe, no co to wielkie rzeczy, 1 raz 1000 zł. Ale to już był sygnał, że powiedzmy rodzenie dzieci jest dobrze widziane. Bo kobiety, zwłaszcza kobiety, są bardzo czułe na klimat społeczny, jak przed tym im wmawiano, że to właśnie po co rodzi dzieci i tak dalej, maltuzjańskie takie teksty, no to kobiety, no po co się ma męczyć, jak jeszcze będą ją wyzywać od przedstawicielek wstecznictwa i kołtuneli. A tutaj mają sygnał, że to jest popierane, co więcej, no, dla pracodawców to jest sygnał, że jest takie nastawienie, ale też jest optymistyczne, że wszyscy o tym mówią. To jest też dobra rzecz. W poprzedniej kampanii to o tym tylko przebąkiwano, a w tej chwili to jest temat. No co tam z tego zrobią, to oczywiście ekonomicznie to jest zupełnie inna sprawa. Tym niemniej bodźce informacyjne lecą. Tyle, że to bardziej powinien Kaczyński o tym mówić, a nie Donek. No wszyscy powinni mówić. Tyle, że jak cały PiS za obozem głosował, no to... Wszyscy powinni. Dalej, dostałem bardzo ciekawy sygnał, a też dzisiaj od kolegi, który oglądał audycję rocznicową, bo jest rocznica powstania KOR-u. Korników. Korników, tak. No i słuchajcie, materiały archiwalne. To jest najważniejsze. Źródła, jeszcze raz źródła. Nie opracowania, tylko źródła. I tam pokazali sporo źródeł. I nasz seminarzysta z innej grupy zwrócił uwagę na to, że Jan Józef Lipski, to wiadomo kto, który był członkiem regularnej masonerii, to nie, w sensie, to nie tylko w sensie, że mason cybernetyczny, tylko był członkiem regularnej masonerii i to ustalił najpoważniejszy z badaczy naszych, bynajmniej nie Endek, profesor Haas,
na podstawie archiwów, oryginalnych archiwów masońskich, które mamy. To był ten człowiek, który mówił w latach 60. publicznie w jakimś towarzystwie, że dobrze było, że Wehrmacht zajął Polskę w 1939 roku, bo inaczej to już by nas tu nie było. A to nie wiem. Jak Volkswagen zupełnie. Ja nie znam tego tekstu w wykonaniu Jana Józefa Lipskiego. Nie wiem, czy mu ktoś nie dorabia gęby, bo on ostatecznie był w AK i walczył w Powstaniu Warszawskim. To trzeba takie informacje porównywać z tą wiedzą, którą mamy. Natomiast, że był i to wysoko funkcyjnym członkiem masonerii, to ustalił profesor Hans na podstawie oryginalnych źródeł masońskich. Bo ja zawsze mówię ludziom, którzy tam twierdzą, że ten był masonem, ten, to mówię, no cybernetycznym to możecie sobie ustalić po jego wypowiedziach. Ale czy był regularnym, to znaczy czy należał, a jak my mówimy żartobliwie, czy całą MOPS-a, czy nie, to tylko można na podstawie źródeł masońskich. Albo jak profesor Haas mówił, na podstawie relacji samych masonów. To znaczy, pan Ludwik mówił, jeżeli ktoś, co do którego ja ustaliłem, że jest masonem, powiedział, proszę pana, tak, ten był ze mną w loży, siedział koło mnie. To jest źródło osobowe. Bo już na temat członków innych lóż, to już nawet mason nie jest źródłem, dlatego że, a skąd zna skład? Loże się spotykają osobno i on tylko może być źródłowym świadkiem sprawy członków tej loży, gdzieś sam siedział. A co do innych, to już tylko z opowieści. Tak samo jak Mopsice oddzielnie, prawda? Też. A oczywiście, to w ogóle, Mopsice to w ogóle jest nieregularna masoneria, bo w regularnej kobiet nie przyjmują, to jest za, no właśnie, paradoks, nazwijmy to delikatnie. A nam mówią, że Kościół katolicki kobiet nie wyświęca. No właśnie, a oni nawet na zwykłych członków nie przyjmują. Bezczelni. No coś, wyjątkowa bezczelność. No. Albo to się nazywa elegancko hipokryzja. No ale są te Mopsice, mogą się Mopsicami zasłaniać zawsze. W każdym razie to jest właśnie taka sprawa, że pan Ludwik to dokładnie ustalił. Zresztą w tej jego książce, gdzie są biogramy wyłącznie funkcyjnych masonów, nie wszystkich, bo za dużo tego towarzystwa, to są podane tam źródła, gdzie on to znalazł. Zresztą w tej chwili, powiedzmy sobie szczerze, masoneria i to aż czterech obrządków jest oficjalnie zarejestrowana, mają swoje strony, także każdy może sięgać do materiałów źródłowych. No i teraz słuchajcie, katolikom do masonerii należeć nie wolno. W dawnym kodeksie za to była ekskomunika. Teraz ipso facto, teraz jest zabronione, ale nie ma ekskomuniki ipso facto. Bo to Pius, który się nadał to jest tylko stan 12 grzechu, chyba. Grzechu ciężkiego. Nie, to już chyba. Ale potem to już chyba wcześniej. Zmienił w 83 roku, to zluzowano w latach 70. Nowy kodeks po prostu. W 83 roku z powrotem zaostrzono sprawę. Nie kodeksowo. Mówimy o kodeksie. Ideologicznie zaostrzono i to jest zasługa ówczesnego kardynała Ratzingera, bo chciano to całkiem rozmyć, żeby już było wolno należeć. Na szczęście ówczesny kardynał Ratzinger przypilnował i wyjaśnił tę sprawę, ale to nie miało wpływu na kodeks, bo on nie był od kodeksu prawa kanonicznego. W kodeksie jest to no, zabronione, ale witamus, vos, witamus. Właściwie nic nie szkodzi. My sobie tutaj gałożymy. Wszyscy się czekają w tym dworze. Gdzie? Na dworze czekali wszyscy. Może tam poprosić. Niech przyjdzie. Zaraz Andrzej przyjdzie. Są oni nie mają. Andrzej jeszcze wam przyjdzie. No właśnie, tak. Bo zatem widać, że się poszedwali. No właśnie, mówiłem wam, że. A oni byli. To przecież
jest ta sama sala, w której... A czy idzie? No właśnie, ktoś nie wie. No, ale nam dali to samo, więc jest bardzo dobrze. Nie ma problemu. Więc my tak licząc na właśnie ewentualny spełniarskich nie zaczęliśmy jeszcze merytorycznego tekstu, tylko takie bieżączki sobie omawiamy. Właśnie miałem telefon od jednego z seminarzystów, że był film poświęcony Korowi i jego rocznicy. I tam, no, dwie ciekawe informacje źródłowe, bo to nagrania były. Jeszcze trzeba wypadałoby panu profesorowi złożyć kondolencje z powodu śmierci profesora Kurowskiego i kuzyna pana profesora kardynała Westura. No, dziękuję bardzo. To. No właśnie, no Kurowski nie był moim krewnym, ale... Znajomy. Kardynał Andrzej był dość bliskim krewnym, bo ja bym pana jego wujem ciotecznym. No właśnie, ale właśnie telewizja Trwam puściła bardzo ładne nagranie z nim. Parę lat temu zrobione. Jeszcze wtedy się bardzo dobrze trzymało mu kolectwo. No i słuchajcie, wracając do... Przepraszam, kiedy zmarł profesor Kurowski? W koło 24 czy 25 sierpnia. Jest pochowany tu na cmentarzu w Wilanowie. Tam jakby ktoś chciał pójść na grób, to ten przykościelny cmentarz, tylko po drugiej stronie Wielka strata. Ulicy. On już biedny chorował. Dość dawno. Dzień dobry. Dobry. Także no właśnie było tak. Ale czy on gdzieś tutaj mieszkał w tym rejonie? Nie, on mieszkał koło Witu. Jakbyście wszyscy, żebyśmy was nie widzieli. No, widać, że się szafło się. Widać, że nie z tej służby. Z tego rodzaju służby, bo są jeszcze inne służby. W każdym razie, słuchajcie, wracam do tej audycji rocznicowej Korowskiej. Otóż przypomniano, a to ludzie zapominają, no kto pamięta, że Jan Józef Lipski, znany już wtedy jako mason, bo profesor Has już to ujawnił źródłowo, po prostu kandydował w Radomiu. Z poręki Wałęsy. I biskup ordynariusz radomski, znający prawo kanoniczne, powiedział wyraźnie, oficjalnie, żeby nie głosować na Jana Józefa Lipskiego, który jest masowy. I promował innego kandydata. To słuchajcie, okazało się już wtedy, że autorytet Wałęsy jest większy u publiczki niż autorytet biskupa ordynariusza ich własnego. I Lipski został wybrany. To jest pierwsze. W roku 89, tak? Ja nie wiem, czy stanowisko ordynariusza było takie jednoznaczne. Czy do Lipskiego chodziło, czy... Lipskiego, ja sobie to przypomniałem. To cała była historia. Ja rozmawiałem z księdzem Janem, który na Struga w Radomiu wtedy był na parafii, jako wikariusz. I mówił, że tam któryś z tych masonów, nie wiem, Brytyjski, Lipski, czy któryś, kto tam szalał, materski biskup był wtedy biskupem i on właśnie ostrzegał, że to nie jest żadna prawica, że to nie jest żadne... Tak jest, tak jest. To wszyscy na niego skoczyli, że to co to ksiądz tu jakiś... No nie, ja mówię o stanowisku biskupa ordynariusza, to nie znaczy, że... Ale właśnie ordynariusz wtedy się tak migał, czy nawet jeszcze go jakoś upominał, że on jest... A co, materski już był wtedy biskupem seniorem? Nie, materski był ordynariuszem wtedy. No to on przestrzegał właśnie. Ale ksiądz Jan mówi właśnie, że ksiądz Jan, on jako wikary przestrzegał, nie wpuszczał, a stanowisko ordynariusza nie było bardzo takie czytelne. No ja z tego czasu pamiętam, wspomniałem sobie rację, że władze kościelne, a więc ordynariusz przestrzegał, żeby na niego nie głosować, bo stanowisko Lipskiego, zresztą sprawa religii było no, liberalne, liberalno-wolnomularskie, ściśle mówiąc. No, zgodnie z ideologią liberalno-wolnomularską.
To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, a to właśnie bym chciał, żeby kolega też to usłyszał. To jest ważna dla niego informacja. A on teraz tam do zachrystii poszedł? A nie wiem. A co, poszedł do zachrystii? A właśnie nie wiem. No to proszę sprawdzić. Gdzie on poszedł? No w każdym razie chodziło o to, no ewentualnie powtórzę, chodziło o to, że prezydent Wałęsa w okresie, kiedy jego kancelarią kierował Jarosław Kaczyński, dziś popierany wiadomo przez kogo, ze środowisk katolickich, odznaczył pośmiertnie Jana Józefa Lipskiego orderem Orła Białego. No to pięknie. To przypomniano w audycji teraz ostatnio. No i co też jest ciekawe w tym wszystkim, na pogrzebie Jana Józefa Lipskiego było czterech księży. To oczywiście to nie jest zabronione przez obecny kodeks prawa kanonicznego. Kolega Andrzeju, więc właśnie przypomniano też w tej audycji, że Jan Józef Lipski w okresie, kiedy szefem kancelarii prezydenta Wałęsy był Jarosław Kaczyński, został pośmiertnie, jeszcze zdążył się załapać i był posłem do Sejmu kontraktowego, a później w dziwnych okolicznościach zmarł, bo twierdzono, że go zabito. Ja się nie wypowiadam, bo nie badałem, nie analizowałem tej sprawy. W każdym razie pośmiertnie Wałęsa, w okresie jakiego kancelarią kierował Jarosław Kaczyński, odznaczył pośmiertnie Jana Józefa Lipskiego orderem Orła Białego. Ja nie wiem, czy A na pogrzebie Jana Józefa Lipskiego, ja relata refero, jestem tu już tylko przekaźnikowym świadkiem, nie źródłowym, ale jeden z seminarzystów oglądał tę audycję teraz, tą rocznicową, koroską, wspomnieniową. Na pogrzebie Jana Józefa Lipskiego było czterech księży. Ciekawe, którzy? Ksiądz Indrzejczyk, nieboszczyk, który zginął pod Smoleńskiem. To i spowiednik kapelan prezydenta. Nasz tutaj, no już w tej chwili, parafialny, późniejszy redaktor Naczelny Tygodnika. Bo nie. Powiedziałbym, że to jest oczywiste, że jest człowiekiem otwartym i bardzo dobry. Portał trzeci był no taki jeszcze jeden, którego nazwisko mi wyleciało, ale oczywiste. No i czwarte nazwisko to mnie zaskoczyło. Nie daję wam do zgadywania, bo Urszulik biskup. Nie. Kocłowski. Życiński. To trywialny, nie, biskupa żadnego nie było. To trzeba odnotować. Był czterech księży. Otóż Małkowski. Małkowski też był. No i to mnie zaskoczyło. No ale cóż, postawa otwarta. Zresztą po soborze to kodeks prawa kanonicznego tutaj nie zabrania. Natomiast dawny kodeks w okresie przedsoborowym, ten, w którym ja jeszcze byłem wychowywany, to proszę was, przed wojną była taka sytuacja, poza Maku Majową, w drugiej połowie lat 20., ale zanim Piłsudski zaczął walkę z masonerią, czyli w okresie, kiedy jeszcze Piłsudski, no powiedzmy masoneria popierała Piłsudskiego, a Piłsudski z nią, no korzystał z jej poparcia, tyle można powiedzieć śmiało. Otóż w tym okresie zmarł jeden z ministrów rządu. Był uroczysty oczywiście pogrzeb państwowy z udziałem prezydenta Mosickiego.
ten minister też nazwisko mi wyleciało. Minister ten... wiadomo było, że jest masonem. To była sprawa. Czy to był rzeczywisty mason? Rzeczywisty, taki regularny. Nie o to mi chodzi. Nie, ja mówię, regularny członek loży masonów. Czy też ktoś prowadzony do masonerii, żeby ich ze zdrowienia piłsudskiego nie, masonerii? Czyli ktoś od nich, tak? Nie. No w takim charakterze to oficerów. Piłsudski wprowadzał i zobaczył, że nic z tego nie wyszło. I kazał występować. I zaczęła się walka wtedy. No zresztą opowiadałem wam o tym, nie będę wracał. W każdym razie, proszę was, sytuacja była taka, że z ramienia wojska miał uczestniczyć biskup polowy w tym pogrzebie. No bo to państwowy pogrzeb z udziałem prezydenta jako najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych. Cywilna kontrola nad wojskiem nie jest wymysłem przeciepę, też była, ale tylko przez prezydenta. Tam niżej nie. Ignorantów niżej nie wpuszczano. No i proszę was, biskup Gall, zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, odmówił udziału w pogrzebie. No a Piłsudski się wściekł na to, powiedział, że odmawiać takiego to może sobie inny biskup, a nie biskup polowy, który jest generałem służby czynnej, a to jest udział ten pogrzeb państwowy. No i słuchajcie, co Piłsudski zrobił. W Stolicy Apostolskiej załatwił zdjęcie. Stolica Apostolska zdjęła biskupa Galla ze stanowiska biskupa polowego i na to miejsce przyszedł biskup, późniejszy arcybiskup Gallina. To ja wam opowiadałem, jaka była rozmowa. Gallina był ze Śląska, więc można powiedzieć, miał wysokie poczucie prawne. No tak jak dominanta w dawnym zaborze pruskim, a w rosyjskim bynajmniej. No i zameldował się u generalnego inspektora sił zbrojnych, marszałka Piłsudskiego. I marszałek Piłsudski mówi mu tak. Jeżeli biskup będzie miał jakieś sprawy, zwłaszcza personalne, to proszę załatwiać tutaj z pułkownikiem Sokołowskim, który kieruje moim biurem. A po Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, niech się, Spraw Wojskowych, przepraszam, po Ministerstwie Spraw Wojskowych, niech się biskup nie szwędza, bo niczego tam nie zgubił. Powiedział, tak jest, panie marszałku. I było bardzo dobrze, bo później się zaczęła walka z masonerią w wojsku, o której wam opowiadałem pewnie nawet nie jeden raz. A co z tym pod patronatem właśnie biskupa Gawliny. A co z tym człowiekiem w końcu? Z którym człowiekiem? Tym masonem, który miał do pochowali go uroczyście. Ale bez biskupa. Bez udziału biskupa, absolutnie. Czyli jeszcze zanim Gawlina został polowy. Tak jest. No właśnie za to Galla Piłsudski załatwił, nie wiem, osobiście, czy prezydent pewnie występował szczególnie, no załatwił w Stolicy Apostolskiej, że Stolica Apostolska go zdjęła. No bo był konkordat. Ale ktoś pomyślał i wstawił jeszcze lepszego biskupa. No tak się prowadzi wojnę informacyjną, nie że było. To tak, żołnierze szeregowi w okopach kaprale, no. Góra sierżanci, ale to tacy trochę niższego chowu, a tutaj zostało rozegrane koronkowo przez Stolicę Apostolską, powiedziałbym. No więc to tyle. Teraz słuchajcie. No, teraz ja zrobię statystyka porównawcza jednak przede wszystkim. Ostatnie nasze zajęcia odbyły się 5 lipca. 9 lipca.
Dlaczego? Słowka? Nie, do tu. A Suwałki to było takie ponadprogramowe z kilku grup. Ale na Suwałkach to było z grupy suwalskiej, olsztyńskiej, warszawskiej, sokołowskiej, dawnej węgrowskiej. A ja mówię, tutaj, w tej grupie waszej. Piątego i było obecnych 6 osób. Teraz mamy start, jest 5, czyli w przybliżeniu tyle samo. O, tu sobie zanotuję dla potrzeb statystycznych, 5 osób. No, mam nadzieję, że na następnych będzie więcej, bo zaraz pytanie, mam czy nie mam, zeszłoroczny. No właśnie, no ja nie chcę polegać na pamięci, ale... A nie, w zeszłym roku na pierwszych zajęciach było 15 osób. Wyobraźcie sobie. Czyli to jest jakieś dziwne domknięcie po prostu. No. Może doszli do wniosku, że lato jest nie, teraz. Nie, wybory są. Nie. Kochani, wybory, to ludzie... Ale nasi to chyba nie bardzo te wybory jakoś przeżywają. No niektórzy przeżywają. Dobra, no w każdym razie w porównaniu do ostatnich zajęć zeszłego roku akademickiego jest to przybliżenie analogiczne. Dwóch kolegów trzeba doliczyć, bo oni z Olsztyna proszą, żeby im nagrywać i zawiezieli. No, no ale to tam wtedy też prosili. Ale oni wtedy chyba fizycznie tu byli, bo oni wtedy jeszcze przyjeżdżali. Ja już nie pamiętam. Ja mam tu odnotowaną fizycznie obecnych. A teraz nagrywają i wiecie. Oni prosili, żeby ich doliczać też. No ten będziemy już rozsuwałki. Mimo to, że ich. Ale czy teraz ten nagranie obecne do. No, tak. Oni w czwartek będą mieli. No właśnie, ale inny temat. Znaczy nie, to akurat oni mogą mieć ten sam. Wyjątkowo i to zamknięcie. Oraz ten będzie miał to nagranie dzisiejsze. Realnie to są inne tematy. Ale oni dzisiejszy temat ten był mieli, bo to co dzisiaj pan dosyć będzie. To jest wyjątkowo, bo generalnie mieli mieć inne temat. No, przez internet? Tak. I słuchajcie, mamy, no może być, 11 grupa w Wilnie. Przez internet właśnie. No bo już nie jesteśmy w stanie fizycznie podołać, żeby jeszcze do Wilna jechać. Bo to jest od Suwałk jeszcze 200 km. A już do Suwałk jest no, blisko 300, więc to już za wiele, ale mogą, ja zaproponowałem, żeby przez internet. I proponuję, żeby nawiązać z nimi kontakt tam z tym panem Suchodolskim i żeby oni uczestniczyli przez internet. No jak ktoś zechce przyjechać fizycznie, no to jeszcze lepiej, ale no dla nich też jest cała wyprawa, zwłaszcza, że pan Suchodolski nie ma samochodu. Kolejny, który zbawia świat bez samochodu. No właśnie. Więc słuchajcie, to tyle. I proponuję właśnie kolegę Lorda Kanclerza, żeby się tą sprawą zajął. Lord Kanclerz. Bo właściwie to taką funkcję w naszej latającej akademii kolega pełni. Więc słuchajcie, to jest taka sprawa. A teraz chciałem zrobić przerwę w tym ciągłym cyklu wykładów dotyczących cybernetycznych analiz polityki międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów międzynarodowych. Sobie do tego wrócimy. Przypomnę tylko, że słusznie mi tu zwrócił uwagę kolega Sławek, że ja się nieściśle wyraziłem, jeśli chodzi o nierówność, która decyduje o wyniku konfliktu w obszarze między 0,5 a 2,0. Wiem, o co chodzi. Nie będę w tej chwili mówił. Otóż to decyduje nie bezwzględna wartość, tylko stosunek i kierunek jego zmian.
To znaczy, w obszarze 0,5,2, jak się zdarzy konflikt, to decyduje stosunek mocy, nie energii skumulowanej, tylko aktualnej mocy, ale nie jedna do drugiego, tylko stosunek tych mocy i jego zmiany. Czy ten stosunek aktualnych mocy rośnie, czy maleje? Jak maleje, to przegra ten, komu maleje, a wygra ten, komu rośnie. Czyli tutaj badamy, mówiąc językiem analizy matematycznej, drugą pochodną stosunku mocy, a nie powiedzmy sam nagli stosunek. Co zresztą tam w tym materiale pisanym jest napisane, że ten, na czyją korzyść jest ta, właśnie tak, przyspieszenie decyduje. Spełniona nierówność. I ta nierówność tam jest wypisana. Tylko ja zrobiłem pseudoinformacyjny skrót myślowy, z którego wynikało, kolega tak zrozumiał, że po prostu czyja aktualna moc jest większa. Nie moc, tylko czyj stosunek mocy szybciej rośnie. Ale to jeszcze później wrócimy. Proszę sobie to zobaczyć tam na tych stronach, które macie wydrukowane. I to jest też w ostatnim rozdziale metacybernetyki. Ale słuchajcie, ja właśnie nie tylko pracowałem nad książką, kolejnym rozdziałem i zakończyłem go. Jaki tytuł? Czy w nocy? No, naukowe podstawy nacjokratyzmu. Drugi rozdział. A czy tą sprawę z Norwegii, zresztą ten człowiek to Mason, ten Breivik, to też zostało jakoś wykorzystane? To bierze łączkę. Ja robię analizy strategiczne, a nie taktyczne, operacyjne. Ja mówię o strategii, kto wygra wojnę, a pan mówi, a czy uwzględniłem, że ten sierżant rzucił granatem do okopu i zabił cały pluton? No ja się tymi sprawami nie zajmuję. Już wyrosłem z tego i was tu nie szkolę. I was tu nie szkolę na kapralia i sierżantów nawet. Z całym szacunkiem dla podoficerów, bo to jest kręgosłup armii. Tak, ale takie szkolenie jest w Polsce robione i te różne uczelnie wojskowe takie szkolenie dają i ja nie chcę robić konkurencji. My zajmujemy się tylko tym, czego nie ma na uczelniach oficjalnych. Uzupełniamy. A nie konkurujemy, broń Boże. To by było porywanie się z motyką na słońce. No tak. Poza tym to, co już jest, no to... To jest, no to po co? Jeszcze jedno. No jest kilkaset uczelni, jeszcze jedno zakład, no jaki to ma sens? Chyba, że ktoś tylko chce kasę trzepać, no. Ale my to robimy społecznie, tak jak przedwojenni działacze. Słuchajcie, dostałem źródłowy materiał Koła Młodych Stolnictwa Narodowego z lat 20. Czyli wiecie, że tam było wyraźnie napisane, gdyby ktokolwiek z działaczy chciał z tej działalności w stronnictwie, w kołach młodych Stronnictwa Narodowego, czerpać jakiekolwiek korzyści, nie tylko materialne, ale nawet moralne, to powinien być wykluczony. No to jest wspaniała rzecz, słuchajcie. Wspaniała rzecz. Dlatego my z zasady robimy to wszystko społecznie. No racja. Że nawracamy do przedwojennych dobrych wzorców. Natomiast jeśli chodzi o korzyści moralne, to znaczy dokładnie... A, ja robię wspaniałą rzecz, na kolana przede mną. To są korzyści moralne, nazwijmy to. No tak, będziemy na zasługi. Tak, tu jak ja mam zasługi, że to coś... Czyli po prostu wykluczano chełpiących się. Tak, jest, absolutnie, bo to są motywacje witalne. I teraz słuchajcie, oprócz tego oczywiście no, robiłem stały monitoring. No i postanowiłem na początek tego roku akademickiego we wszystkich grupach, niezależnie od tego, czy są zaawansowane, czy nie, zrobić, to chyba nawet będzie więcej niż jeden, inauguracyjny wykład. Dlaczego?
bo mamy grupy o różnym stopniu przygotowania. Właściwie tych seminarzystów, którzy przeszli cały cykl od licencjatu, czyli szkoły oficerskiej, do magisterium, jest bardzo niewielu. Są tacy koledzy, co dołączyli do nas czy na ostatnim roku licencjatu, czy dopiero w trakcie magisterskich studiów i mają luki, bo to nasza wiedza jest pewien system, tak jak w matematyce. I no, nie mogliśmy ciągle dla nowych rozpoczynać od początku. Więc postanowiłem zrobić takie istotne, taki rzut oka unowocześniony na te wszystkie sprawy. Dlaczego? Dlatego, że to się mści. To nie jest tylko belferskie powiedzenie, że a dziecko masz tu luki, to sobie tam tą lekcję przypomnij. Nie. To się mści w praktycznych działaniach. A że mówią o mnie, że mam długie uszy, to docierają do mnie różne informacje. No i dotarła do mnie taka informacja, która mi przypomniała wstęp do pewnego rozdziału skryptu ze szkoły posterunkowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich. Ten kurs trwał, sprawdziłem, 5 miesięcy. Ja błędnie gdzieś podałem, że 3. 5 miesięcy trwał, czyli jeden semestr. No to można porównać z tym, co ja szkoliłem tych z młodzieży wszechpolskiej 11 lat temu. Oni też mniej więcej mieli 5 miesięcy, czyli to było przeszkolenie na poziomie niż wykład oficerów. No ale jakie sukcesy mieli? Na dwie kadencje im starczyło tej wiedzy. To wiecie, dobry podoficer czy niższy oficer może zdobyć władzę, ale jej nie utrzyma. No i proszę was, rozdział o partiach politycznych i o życiu politycznym w tym skrypcie zaczynał się od takiego tekstu. Ja zacytuję z pamięci, ale możecie go znaleźć w mojej książce Totalna wojna informacyjna XX wieku, a na WBRP. Stwierdzono, że funkcjonariusze Policji Państwowej nie odróżniali działacza klasowych związków zawodowych od komunisty, przynosząc tym wstyd korpusowi Policji Państwowej. I dlatego postanowiono wprowadzić to zresztą. Po zamachu majowym to wprowadzono, to było to ulepszone szkolenie, bo ludzie Piłsudskiego właśnie w policji nie robili żadnych wielkich czystek. Czystki były, jeśli to nazwać czystkami, to minimalne, tylko na wysokich szczeblach. Ale zreformowali szkolenie policjantów. I to była sprawa decydująca. No zresztą jakbym zadał pytanie, czy wy rozróżniacie przedwojennego działacza klasowych związków zawodowych od komunistów. Kto rozróżnia, niech podniesie rękę. Jeden. No tak, historyk zawodowy. Więcej chyba nikt. Ja zadawałem to pytanie. O ile dobrze rozróżnia? No zakładam, że dobrze. Komunista to jest tylko Związek Radziecki, a tak, tak. No. Jakie kryteria podziału? Więc ja to pytanie zadawałem, 14 lat wykładałem cybernetykę społeczną dla politologów. To 60 godzin tego było, 30 wykładów, 30 ćwiczeń. Zadawałem to pytanie politologom i nie przypominam sobie przypadku, żeby ktoś na to odpowiedział. Też historię mieli tam, politologię, a to zresztą jest w równym stopniu historyczny, co politologiczny temat. Ja mówię, widzicie? Jak teraz obniżył się poziom studiów? To, co posterunkowy przedwojennej policji wiedział, to wy teraz na wyższych studiach nie wiecie. I nie z waszej winy, bo wam się o tym nie mówi. Po prostu. A i teraz też oczywiście nie mówią, bo
Możecie, proszę to sprawdzić. Kolega już parę dobrych lat temu kończył historię. Proszę spytać obecnych historyków, czy rozróżnią. Otóż będę ciekaw. Otóż jaka była zasadnicza różnica z punktu widzenia policji państwowej? Otóż różnica była taka, że komunista był członkiem nielegalnej organizacji antypaństwowej, a klasowe związki zawodowe legalnie działały i były związane z PPS-em. Stosunek do Związku Radzieckiego był różny. To zależy, czy akurat tam lewica PPS-u miała większe wpływy, to wtedy też mogli kochać Związek Radziecki, czy prawica lub centrum, no to wtedy bynajmniej nie kochali, bo prawica PPS-u właśnie dlatego była najbardziej antyradziecka, bo najlepiej znała. Jeszcze z czasów wspólnych działań z II międzynarodówce. Z bolszewikami, bo bolszewicy przecież też do powstania, no do, powiedzmy praktycznie do wybuchu I wojny światowej partia bolszewików należała do II międzynarodówki. Nazywała się Socjaldemokratyczna Partia Robotników Rosji, w nawiasie B, bolszewicy, a druga frakcja była M, mniejszewicy. Więc proszę was, no ale słuchajcie, to jest jeszcze nie koniec. Mianowicie też mało kto wie, a to proszę, to już nawet nie będę pytał, bo podejrzewam, że to o tym chyba nikt nie wie, chyba że ja to kiedyś powiedziałem. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w 30, no już nie pamiętam, 7 chyba roku, mogę się o jakiś mylić, ale sprawa jest do sprawdzenia w bibliotece sejmowej, podaję wam źródło. Jest wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przedwojennego, sanacyjnego, jak to się nazywało, o legalizację Komunistycznej Partii Polski z przyległościami. I jaka jest motywacja, argumentacja? Że po pierwsze, ujawnienie tej partii ułatwi inwigilację. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że wtedy się okaże, jak niewielka jest ta partia. I mit potężnej partii komunistycznej padnie. A po trzecie, okaże się, że to jest partia mniejszości narodowej, w której Polaków prawie nie ma. I Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało legalizację. Ale słuchajcie, dlaczego wtedy, dopiero wtedy coś takiego padło, chociaż jest faktem, że KPP co najmniej od wielkiej wsypy spowodowanej przez arcyagenta naszej policji Joska Mitzenmachera alias Mietka Rydyko było kontrolowane przez nasze służby. A to reguła. Jan Alfred Reguła, no to jego pseudonim, jeden z pseudonimów. Napisał najlepsza historia Komunistycznej Partii Polski, to jest Jan Alfreda Reguły i razem na to polować i sobie kupić. Jak ktoś chce coś wiedzieć źródłowo o KPP, to tylko tam odsyłam. Po tym wsypie to już było kontrolowane przez nasze służby. Czyli od 1934 roku. A dlaczego dopiero w roku, no chyba w 1937, jeśli nie 1938, z takim wnioskiem wystąpiono. A przecież prawnik. Dlaczego? Dlatego, że Komintern zaczął krytykować i zarzucać, to zresztą był jeden z powodów likwidacji KPP, zaczął zarzucać Komunistycznej Partii Polski, że głosiła niesłuszne hasła oderwania od Polski, zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, ułatwiając tym reakcji polskiej przedstawiania KPP jako narzędzia sowieckiego imperializmu i w ten sposób psuła dobre stosunki polsko-radzieckie
To jest komitetowskie uzasadnienie. Historycy milczą, a to jest moje odkrycie. Ja to odkryłem w archiwach, w centralnym archiwum KCPZPR. Gdybym nie był Parteigenorzep, Polnischefereit, Arbeiterpartei, to bym nie wiedział na ten temat, ale tutaj miałem z powiestką z partyjnego wydawnictwa, udostępniałem materiały przedwojenne, kapitalne. Nikt z historyków o tym nie wspomina, nic nie wiem, albo nie wiedzą, albo wiedzą, ale nie mówią, bo to burzy pewne stereotypy. Ja się o tej książce dowiedziałem w trakcie studiów. Ale ja nie mówię o tej książce, tylko o uzasadnieniu Kominternu, rozwiązania KPP. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, w momencie jak KPP przestała głosić w swoim programie oderwanym o połowę Polski, to można było zrealizować. Rozumiecie? Jak w kategoriach państwowych i prawnych rozumowały przedwojenne władze, nie ideologicznych, tylko państwowo-prawnych. Zresztą to był okres, słuchajcie, kiedy Polska miała dwie oferty. Berlin proponował przystąpienie do Paktu Antykominternowskiego i wspólny marsz na Rosję. I były potężne siły sanacyjne, które uważały, że tak trzeba, bo byłby wrogiem. Naszym jest Rosja Sowiecka i chciałbym pokonać wspólnie z Niemcami. I druga była oferta ze strony Moskwy. I dlatego właśnie to jest przyczyna tego zarzutu pod adresem KPP i rozwiązania KPP. To był ukłon w stronę Polski. Ale gdyby sanacja... Ale oczywiście to trzeba mieć dostęp do tych materiałów źródłowych. Ale gdyby sanacja nadrzędna i zalegalizowała KPP... Ale one są! Tylko wolą się tym nie zajmować dzisiejsi historycy, bo to burzy pewne stereotypy obecnej propagandy. Ale gdyby zalegalizowali KPP, to jakie byłyby tego skutki? Część komunistów by pozostała w konspiracji, część by się zalegalizowała. Na pewno. No i co z tego? Czy byłoby rzeczywiście wtedy łatwiej kontrolować? Oczywiście, że łatwiej. No przynajmniej byłoby łatwiej do tych, co się zalegalizowali. To. To jest tak, jak tam musi całą strukturę tajną rozpracowywać, co jest więcej roboty niż jak tylko pół, no liczmy, że pół. A w sytuacji, kiedy no, powiedzmy Polska by skorzystała z oferty Moskwy, wspólnego marszu na Niemców, to prawdopodobnie ten rzut tajny byłby ograniczony, bo nie byłby tak potrzebny. Więc słuchajcie, były takie, no nikt nie był za tym, żeby z Moskwą iść, na przykład na razie ja nie wiem o nikim takim w obozie sanacyjnym, to by postulował, żeby z Moskwą iść. Komuniści oczywiście tak, ale to ich Moskwa zlikwidowała i porozstrzeliwała, no to nie było picowanie. Przecież pierwszy garnitur działaczy KPK został rozstrzelany przez Stalina, więc tak. Dawał dowody z dobrej w stosunku do Polski, można powiedzieć, brutalnie. To nie była propaganda, plutony egzekucyjne działały. No i proszę, został drugi, trzeci garnitur, który nami potem rządził. I ja rozmawiałem z tymi ludźmi, mówię, panie, gdyby pierwszy garnitur, to by to PRL dużo lepiej wyglądała, a nie tak, a to co, to trzeci garnitur, bo ja już... Docierałem do tych ludzi jako Parteigenosse, jakby ze mną rozmawiali, jako z członkiem PZPR-u. Z wami by tak nie rozmawiali. W ogóle by nie rozmawiali na ten temat. Więc słuchajcie, to jest bardzo ciekawa sprawa. Ale było w sanacji spore skrzydło, które uważało, w tym również w dwójce, że trzeba iść z Berlinem przeciwko Moskwie, przeciwko Rosji. To był przede wszystkim były premier Sławek, który jak Polska odrzuciła ofertę Hitlera już ostatecznie, to na wiosnę w 1939 roku popełnił samobójstwo, no sobie zdała sprawę, że to będzie wojna na dwa fronty i rzeź dosłownie. Podobno, ale tu już mówię, relata Lefero, nie sprawdzałem,
że skłaniał się w tym kierunku nawet wóz naczelny Rydz Śmigły. Ale nie ma jak tego sprawdzić. No, nie będę tu już wnikał. A generał Żeligowski, on zmienił trochę poglądy w latach 30. On już tak... był emerytem, proszę pana. On wrócił, że tak powiem, do czynnej działalności na emigracji w czasie wojny dopiero. No więc tak to mniej więcej wyglądało. I teraz wracając do tego skryptu, bo ja daję zawsze tło. Dlatego, żeby ocenić informację, to trzeba mieć wiedzę o kontekście, w którym ta informacja działa. No więc słuchajcie, do mnie dotarły... Link dostałem, że jeden z naszych seminarzystów, no mniejsza z tym, który nie chodzi o problem, a nie o polemikę z osobą, właśnie ktoś, kto nie ma za sobą całych studiów licencjackich, bardzo ładnie tam popisywał się wiedzą z wyższego szczebla, ale no na przykład bardzo oryginalnie zastosował cybernetyczne analizy i wprowadził, myśmy nie analizowali tego, ale on już samodzielnie, pojęcie Rosjanina cybernetycznego. Dawno żeśmy to używali, to pojęcie. No nie, no, w ogóle no, cybernetycznego masona i tak dalej, ale akurat o Rosjaninie nie pamiętam i sądzę, że gdyby mógł ktoś, no oczywiście my tak górujemy nad otoczeniem, że nikt nawet nie śmie zapytać. Ja sam używałem tego. Ale gdyby się naciął na kogoś przeszkolonego, to ten by go zapytał, a jak jest cybernetyczny algorytm cybernetycznego Rosjanina, to byłby kłopoty. Były kłopoty. A to myśmy to przerabiali, ale na licencjackich studiach. Ja w ogóle, słuchajcie, pewne modyfikacje wprowadzę do szkolenia na podstawie doświadczeń z ostatniego roku. Ja też zdobywam doświadczenia dydaktyczne, bo naraz w 10 grupach, to ja jeszcze nigdy nie prowadziłem zajęć o różnym stopniu zaawansowania. No i proszę was, doszliśmy do wniosku, zresztą z kolegą Andrzejem, że wyście powinni przejść, w skrócie oczywiście, ale cały, no tak jak w życiu płodowym się przechodzi różne etapy, w skróconym oczywiście tam wymiarze czasowym, tak tutaj byście powinni zobaczyć, jak ta polska szkoła cybernetyczna i jej zastosowania do rynku. Bo przed zeszłego roku ja podawałem od razu to ujęciu cybernetycznym, czyli to najnowsze ujęcie. To jest z punktu widzenia naukowego oczywiście poprawne, ale dydaktycznego niekoniecznie. Bo to jest trochę tak, jakby wykładać nowoczesną filozofię, a nie mówić nic o klasyce. I to był mój błąd osobisty. Dlaczego? Dlatego, że myśmy do tego dochodzili powoli, mówię my jako Liga Narodowo-Demokratyczna i jej podziemny uniwersytet. Bo z perspektywy mogę powiedzieć jedno. Działania polityczne Ligi Narodowo-Demokratycznej mają bez porównania mniejsze znaczenie niż nasz dorobek naukowy. Czyli to, co było tajnym uniwersytetem. To ma trwały charakter. A jak trwały, to ja się właśnie przekonuję. Otóż myśmy zaczęli od nauki porównawczej o cywilizacjach oraz psychologicznej teorii prawa i etyki w ujęciu Petrażyckiego i Pietki. Zrobiłem z tego syntezę i od tegośmy startowali. A później ja to już ucybernetyzowałem i już wykładałem w ujęciu cybernetycznym.
No bo mnie tam to nudziło, powiem szczerze. Tak jak z dzieci miałem staruszek się czułem, ale okazuje się, że to był błąd poważny. I dlatego na nowych grupach, a sporo takich w zeszłym roku powstało, zaczęliśmy od pieca. To znaczy naukę porównawczą o cywilizacjach Konecznego, zmodyfikowanego tylko trochę tam przez Petra. A nawet wcześniej w kontekście tych wielkich jednostronnych teorii. I to nawet jeszcze, pieca. Tak, to już to był pomysł już letniego semestru. Ja dla każdego było to nowym pewnie i wtedy dopiero tak. No, ja sobie zdałem sprawę, że dla pana docenta to są oczywistości. No wiecie, na ekonomii przerabiałem jako obowiązkowy na Politechnice w ramach marksizmu. No, na to znowu. Ale w tej chwili tego się nie wykłada do 20 paru lat. I ludzie nie wiedzą. Słuchajcie, wobec tego, no to jest doświadczenie już dosłownie z semestru poprzedniego, nawet w semestrze zimowym tego jeszcze nie było. Mało tego, Sokołowiec zacząłem od razu nauka o cywilizacjach w ujęciu cybernetycznym. I jaki był rezultat? No już nie będę tutaj pokazywał, ale frekwencja malała. Było to za trudne dla ludzi. Po prostu. Za abstrakcyjne. Tak. Zbyt abstrakcyjne, absolutnie tak. I dlatego już na tych grupach konkretnie na Wolsztynie, postanowiłem pokazać, jak myśmy do pewnych rzeczy sami dochodzili. Całą tę ścieżkę. Tak, wrócimy tutaj. Oczywiście. Postanowiłem, tu zakończymy ten magisterski kurs, bo tam niewiele już zostało. I tutaj zaczniemy to, co w Wolsztynie już od tam lutego czy marca. To znaczy, najpierw pokazać jednostronne teorie rozwoju społecznego, które w obiegu naukowym dominują, kochani, do dzisiaj. No dla mnie to jest wszystko anachronizm. No dobrze, ale ludzie są tym ciągle ładowani, nie wyłączając się z profesorami raczej na czele. To znaczy, po pierwsze, dominuje ekonomizm, a do ekonomizmu należy i liberalizm i marksizm. A to się zgadza. Dalej, to dominuje przecież. Albo kapitalizm, albo socjalizm. Ta papuga zawsze się przypomina. No ale tego nie można załatwić dowcipem. Tylko to trzeba omówić, na czym to polega. Bo ludzie na przykład nie znają teorii wartości dodatkowej Marksa dzisiaj. A to jest całe jądro. To jest tajemnica powodzenia tego. To było coś notowane na ten temat? Czy... Nic, w tej grupie nic nie było. No właśnie. Nie, to będzie to mawiane. Druga sprawa, słuchajcie. Biologizm. Jedną z form biologizmu, a nie jedyną, tylko jedną z form jest rasizm. No i proszę was, dał nam przykład, jak to jest w oficjalnym obiegu oczywiście nikt tego nie rusza, nawet się o tym nie wspomina. Najwyżej się powie, że to jest mój mej koniec. Natomiast, proszę was, jak ten rasizm, znaczy no biologizm w wydaniu, nazwijmy to genealogiczny, funkcjonuje. W ostatnich dniach dostaję link z tekstem, którym ktoś, nie wiem kto to jest, przysyła mi listę rzekomych biskupów pochodzenia żydowskiego. Z fotografiami, tutaj z tekstem, pod względem technicznym zrobione profesjonalnie. Cierpisz może, tak? Nie pamiętam. No mnie też to... Mniejsza z tym. Słuchajcie, pod względem technicznym to jest zrobione profesjonalnie. Pod względem genealogicznym do niczego. Absolutnie. Widać, że to robi nieprofesjonalista. Po pierwsze, nie podaje źródeł. Jakieś anonimowe źródło, co tam jest lepiej po
poinformowane, ale no, powiedzmy, czasem dziennikarze też nie podają personalnie źródła. No ale kochani, nie tak się robi generalnie. Jak się robi generalnie, to proszę wejść na stronę, to jest Stowarzyszenia Potomków Sejmu Czteroletniego i tam zobaczyć, jak się robi badania genealogiczne. No przecież jeżeli tam fotografia jakiegoś biskupa, no tam jest cała grupa biskupów i pochodzenia żydowskiego. Na stąd bracie, to wiesz, to jest badanie genealogiczne. No, pochodzenie to jest po prostu badanie genealogiczne. No to proszę mi podać w takim razie imiona rodziców i jeśli zmieniali nazwisko, to poprzednie nazwisko rodziców. Jeżeli dziadkowie, to jeszcze dziadków. To jest wszystko do stwierdzenia. No są akta przecież parafialne i tak dalej, jak ktoś się chrzcił. Nic z tych rzeczy. To jest w ogóle widać od razu, nie tylko, że to jest bezźródłowe, ale jest to robota niefachowa. No ktoś, kto nie ma pojęcia o genealogii. No kto dziś ma pojęcie o genealogii poza zawodowymi historykami, to tylko niektórzy, bo też nie wszyscy, potomkowie szlachty. A przecież genealogię można robić każdemu. W księgach parafialnych są dane genealogiczne nie tylko szlachty. To trzeba chcieć i szukać. Więc jest to po prostu robota to niefachowa. Pamiętam, w czasie okupacji Niemcy wydawali takie małe broszurki, podręczniki tam dla chłopów. Jak no, na przykład, to dziś pamiętam, było jak królika zabijać konsumpcyjnych. No i było tam tak z obrazkami, żeby tu nawet ten Polak zrozumiał, jak niefachowo robią, a jak robić fachowo. I tam pod tym niefachowym było tak. We krwi cała króla głowa, robota to niefachowa. Więc ja mogę powiedzieć o tym właśnie, co przysłał ten znawcy. Ja mogę powiedzieć, że Moczarowcy to mieli swoje biuro genealogiczne, to w Gdańsku ojciec kardynała Andrzeja. To się śmiały i mówi, że jest biuro heraldyczne, to Esza Moczara. Tam badali genealogię nie tylko żydowskie. No i jak w 68 roku Ormo, bo też znowu krążą różne legendy, że Ormo biło. Byłem na tym wiecu osobiście i nigdzie nie widziałem ormowców, czy to z opaskami, czy w mundurach Ormo. Może tam i byli, ale nie występowali jako ormowcy, tylko jako aktyw robotniczy, a później przyjechał z OMO. Bez munduru wtedy. No ja byłem bez OMO, ja byłem bez munduru oczywiście, ale ja jeszcze wtedy w ORMO nie byłem. Ale wiedziałem, że ormowcy mają no, albo mundury, albo opaski biało-czerwone z napisem ochotnicza rezerwa milicji obywatelskiej. Natomiast po południu widziałem ormowców maszerujących ulicą Świętokrzyską, ale nikogo nie bili, tylko rozdawali ulotki wydrukowane. I na tych ulotkach było tam studenci, kogo wy słuchacie? No i podane aktualne polskie imię i nazwisko i tam na przykład i informacja, córka tam powiedzmy Sary i synkę. To widać było, że biuro heraldyczne Towarzysza Moczara działało profesjonalnie. A teraz no, profesjonalizm podupadł wszędzie. To jest taka sprawa. I teraz, słuchajcie, historia przyspiesza. Przyspiesza i możemy zostać zaskoczeni, ja się tego najbardziej boję, wypadkami. Weszliśmy w zakręt, tam skończymy te nasze później obliczeniowe sprawy, to pokażę wam, jak to wychodzi. Zresztą a propos sprawy Smoleńska, też tam na zeszły rok coś wychodzi. Ale nie chcę, nie, taki pewien punkt, ale nie chcę uprzedzać sprawy. W każdym razie i na zeszły, i na ten, weszliśmy już w zakręt, to nie ma wątpliwości. I proszę was, w tej sytuacji doszedłem do wniosku, że trzeba,
omówić to, dokończymy krótko później te sprawy, zajmiemy się teoriami jednostronnymi, jeszcze trzeci rodzaj teorii jednostronnych, bardzo rozpowszechniony w środowiskach katolickich, to ideologizm, że rozwój wielkich ideologii decyduje. Nie wynik z idealizmem, to jest ideologizm. Może powiedzmy pojawił się komunizm, będąc ideologia marksistowska i doszło do rewolucji i tak dalej, tych dalszych skutków. Pojawiła się ideologia liberalno-wolnomularska, nie należy tego rozdzielać. To są bliźnięta, bracia. Tak, tak. I po prostu no i rewolucja francuska i tak dalej. To są teorie jednostronne. Więc najpierw sobie omówimy teorie jednostronne, później tradycyjny, no może nie całkiem już taki tradycyjny, trochę przeze mnie pół wieku temu unowocześniony konecznizm, ale jeszcze na gruncie tradycyjnej nauki, to wtedy zobaczycie, czym jest konecznizm. On powstał jako przeciwstawienie tych jednostronnych teorii. Ja gdzieś muszę znaleźć pracę jednego z naszych właśnie uczestników tego tajnego Uniwersytetu Ligi, który napisał pierwszorzędną pracę na ten temat. Jak to znajdę, to zrobimy i wpuścimy. Z Archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej wpuścimy. To jest trwały dorobek, dobrze udokumentowany. No i proszę was, potem można mówić o tym. Potem przejdziemy właśnie do psycho- i socjocybernetyki dopiero. No, niektórzy koledzy, no tak się złożyło, że zaczęli od finału. Więc tutaj sprawy geopolityczne nabierają zasadniczego znaczenia w tej chwili, no na przykład problem, czy Rosja jest przedłużeniem imperializmu niemieckiego na wschód, czy Niemcy są przedłużeniem rosyjskiego imperializmu na zachód. A może to jest sprzężenie zwrotne. Temat nietrywialny do opracowania, ale fachowego, nie hasłowego. No i proszę was, to jest tyle. No oczywiście przy okazji omówimy później cywilizację w ujęciu tradycyjnym, a potem dopiero sformalizowany opis cybernetyczny. A ja zacząłem od końca. I to był błąd, bo nam frekwencja na grupie w Sokołowie malała. No ciekaw jestem, za tydzień trzeba sprawdzić, co tam z tą grupą będzie. No pytanie niezbyt tam jakoś... No nie wiem, no w każdym razie warto przypomnieć. Ja dzisiaj rozmawiałem ze mną, to tak na razie pytał, ale nie wiem, czy tam jest jakaś odpowiedź zwrotna. Ten ma to, ten ma tamto jeszcze. No tak czy owak. Będzie ich molestować jeszcze. No trzeba przypomnieć się. Niech chcą, to nie. My nikogo nie namawiamy. Raczej jesteśmy skłonni zniechęcać, ale może to być skutek mojego błędu, że zacząłem od razu od abstrakcyjnego podejścia cybernetycznego, czyli tego najnowocześniejszego. A trzeba było zacząć od konecznego, a właściwie od teorii jednostronnych. Więc to może pan powiedzieć, ale przede wszystkim ze względu na obecną sytuację, żeby nie czekać za długo, postanowiłem zrobić taki wykład, który jest kompendium tych problemów, przed którymi teraz my stajemy i nasi politycy stają, choć nie zdają sobie sprawy. Ja oczywiście to rzucimy to w internet i będzie do dyspozycji bez problemów. Jest 5 osób, bo to ja mam akurat. Tak przewidziałem, że to będzie kilka tylko osób. I tyle wydrukowałem tego tematu. Czy każdy z nas otrzyma po... Każdy z was otrzyma, no nie, cały tekst to będzie w internecie, ale tablicę, która jest streszczeniem tego. Każdy to sobie dostanie. To jest, można powiedzieć, esencja, proszę. Do tego nowego układu, tak? Do tego, który zaczniemy za chwilę. O. Każdy będzie to miał.
Jeszcze na Sławka. Kolega ma? O, dzięki. Ja już zapomniałem. A, to już. No jest to bardzo. No chyba jest jeszcze jeden, że może jeszcze dam temu panu Włodzimierzowi, pan? Który dzisiaj nie przyszedł. A no dobrze. Jak nie przyszedł, to nie dostaje. Ano. Więc słuchajcie, no dobrze wycelowałem, to jest, jeszcze zostały w zapasie, tak myślałem. Niezależnie od tego, co tu dla siebie wydrukowałem. Słuchajcie, ja jeszcze no, kończyłem to ostatniej nocy nad ranem jak zwykle i tam jeszcze korekty nie zrobiłem, więc tu mogą być jakieś literówki, tak jest. Więc tego, ten tekst ja, no jak skończymy objazd w terenie, to obrobię redakcyjnie, może jeszcze coś dodam, ale już dla siebie jako materiał tutaj mam. I teraz proszę sobie zanotować, a ja to sobie też zanotuję. Zrobimy na razie przerwę tych rozważań, któreśmy prowadzili przed wakacjami. O. I proszę sobie zanotować taki oto temat. Okresy, kreska, generacje. Rozwoju nauki. Nauki. Przecinek gospodarki. I walki. Funkcji czasu. No okresy to już implicite zawiera w sobie czas. Bez czasu, a o okresach nie można mówić. No i proszę was, tutaj ja wzorów jeszcze nie podawałem, ale dzisiaj powrócę do wzoru, do znanego wzoru, ujęcie, czy to? Na górze jest kreda, na tablicy, po prawej stronie. Ja zapomniałem kredę wziąć, ale jak jest, to napiszę. Znaczy już tego nie będę przerysowywał, ale moc całkowita systemu autonomicznego to jest C, ilość materiału, A razy współczynnik jakości, razy mi, czyli moc jednostkowa. Jeżeli iloczyn C razy A oznaczymy sobie jedną literą C z indeksem A, to do uproszczenia to jest C razy A, to wtedy mamy uproszczony wzór P równe C z indeksem A razy I. Interpretacja ekonomiczna militarna jest następująca. Jest CA, to jest liczba ludzi uczestniczących w przetwarzaniu energomaterii w nadsystemie, a I to jest ich średnia wydajność. Jeśli gospodarka, to będziemy mieli liczba zatrudnionych i średnia społeczna wydajność pracy. Znaczy CA to jest liczba no, czynnych zawodowo powiedzmy. A mi to jest ich średnia społeczna wydajność. Ekonomiści też robią jeszcze takie obliczenia, że biorą taką miarę P, produkt P, no ja tu napiszę, KB, już tak po obecnemu, to jest PKB, no to jest liczba ludności razy
średnia społeczna wydajność pracy w przeliczeniu na jednego człowieka. No to jest jakaś mutacja, bo my też moglibyśmy brać całkowitą liczbę ludności i przeliczać to na per capita, to się nazywa, per capita. To jest takie przybliżenie przedcybernetyczne, nazwijmy to. I teraz wzrost mocy. No, to przypominam po prostu. A napiszę to tak obrazkowo. P ze strzałką do góry. Może się to odbywać w dwojaki sposób. Albo przez wzrost, ja nawiązuję do tego naszego wzoru. Wzrost C z indeksem A. Lub wzrost I. To pierwsze to jest wzrost ekstensywny. Ekstensywny. A to drugie to jest wzrost intensywny. To jest istota gospodarki, bo tu pamiętam, chyba nawet kuzyn się dopominał o gospodarcze zastosowanie. To jest esencja gospodarki. Wzrost ekstensywny lub intensywny. Oczywiście w praktyce zawsze będzie trochę taki, ale któryś dominuje. W dłuższych okresach nie da się tam wyważyć dokładnie pół na pół. Zawsze któryś dominuje. No dobrze, ale teraz powstaje pytanie. Powstaje pytanie. Mianowicie. Jakie są cechy? W jaki sposób można to uzyskać? No wzrost ekstensywny to jest przez wzrost liczby aktywnych zawodowo, alias wzrost liczebny społeczeństwa. Ale pod warunkiem, że ten wzrost się łączy ze wzrostem aktywnych zawodowo, bo jak będzie wzrost liczebny polegający na przerastaniu pasożytów, to będą tylko moce ołowe przetwarzać, oczywiście, to już wiemy. Druga, dlatego podejście cybernetyczne jest bardziej diagnostyczne. No a w jaki sposób można uzyskać w takim razie wzrost intensywny? Bo ekstensywny jest możliwy tylko przy odpowiednim przyroście demograficznym lub dużym dodatnim saldzie imigracji. Czyli budowa zakładów pracy, tworzenie nowych miejsc pracy. A to jest tylko możliwe, rośnie. Tak. Tych rąk do pracy. Czyli albo rośnie liczba dzieci, a to jak się sprowadza z zagranicy. A co się sprowadza z zagranicy? Na przykład Chińczyków czy Wietnamczyków. No na przykład Stany Zjednoczone miały taki rozwój ekstensywno-intensywny. Znaczy w XIX wieku z przewagą ekstensywnego, a potem już intensywnego. To jest jedno, a teraz już go psują. Czyli w dół. Intensywny rozwój. No to prymitywni zwolennicy prymitywnego ekonomizmu mówią, no przez bardziej intensywną eksploatację siły roboczej. No to jakiś czas można, ale tylko wtedy, jak ta siła robocza była źle wykorzystana. A na dłuższą metę to się tak nie da. Wobec tego, no jaka jest możliwość? A no tu uciekamy się do cybernetyki. Mianowicie przez wprowadzanie do systemu nowych informacji. Czy to też tutaj się bada? Chyba tak, na to wychodzi, bo coś tak szumi. Bardzo było, tak mi się wydawało. Ale teraz kolejny nie wziąłem. To kolej. No to przewrotny. To siedziemy do samochodu kolei i podrzuci nas. No więc słuchajcie, tutaj
spektrum informacji. Na dłuższą metę tylko przez wprowadzanie informacji. Oczywiście. To już żeśmy przerabiali. No każdy z obecnych patroszył to wspólnie. Bo to było chyba w przedzeszłym roku, czyli na pierwszym magisterskim. Widzimy, jak te abstrakcyjne pojęcia, jakie mają praktyczne zastosowanie. Po prostu nie ma nic bardziej praktycznego jak dobra teoria, tego jakieś nie rozumieją. Informacje z tego organizacji. Oczywiście, no tak, my to już wiemy. My to już wiemy. Wiemy z teorii. Ale teoria nie była modelem rzeczywistości, tylko wzorcem. Dobry wzór. No tu można powiedzieć, praktyka musi słuchać teorii, jak nie, to tylko dla praktyki. Już nie pamiętam, kto to tak powiedział, który filozof, nie wiem, co on przez to rozumiał, ale ja to tak właśnie rozumiem, jak powiedziałem przed chwilą. No i proszę was, sprawa bardzo istotna. Jak proszę was, na przestrzeni historii, no powiedzmy od starożytności do obecnych czasów, czy to się nazywa ponowoczesność, a to my już będziemy tworzyć, wy będziecie tworzyć poponowoczesność. Kapitalną nazwę, słuchajcie, na logikę aksjomatyczno-informacyjną, kapitalną nazwę wymyślił jakiś profesor filozofii z Uniwersytetu Śląskiego. Jeden z naszych kolegów z nim rozmawiał i tam mu to zreferował. A tak mówię, pierwszy raz słyszę, nie, się z tym nie spotkałem, to już jest postlogika. No pięknie, no jak ktoś nie wie, co to jest logika aksjomatyczno-informacyjna, to takie skomplikowane, a tu to już jest postlogika. A ta logika przedtem to jest wszystko przestarzałe na śmietnik historii. To już tylko jakieś obskuranci się tym zajmują. Trzeba używać tych słów, na które są zaprogramowani ludzie do marketingu, a bez tego się nie da obyć. Trzeba używać stereotypów. A tu wiesz, stereotyp negatywny obskuranta, człowieka zacofanego, no i trzeba pokazywać dzieci. Zwolennicy logiki formalnej, to już jest, to są obskuranci dla nas. My już uprawniamy postlogikę. Piękna nazwa. Zapomniałem nazwiska tego profesora z Uniwersytetu Śląskiego. Tak samo. Są postmoderniści. Zamiast na nich wylewać kubły pomyń, co robią niektórzy publicyści, zwolennicy ideologizmu, to powiedzieć, no tak, no oczywiście, postmodernizm, no piękna sprawa, na pewnym etapie. Ale teraz to już jest przestarzałe. My już jesteśmy po postmodernistami. To, co my uprawiamy, to jest po postmodernizm. A co nie wiecie o tym, no to wy jesteście obskurantami. Ja was muszę tutaj doinformować. Czyli wziąć go z przodu, a nie od tyłu. Absolutnie. Ucieczka do przodu. Do przodu ucieczka, a nie do tyłu. Jesteśmy w salce katechetycznej, w Norbercie. Trzeba uciekać, a nie iść. Jak ktoś idzie tyłem, zapatrzony tylko w historię, to się wywróci, będziecie później. A tu my idziemy do przodu, ucieczka do przodu. A marksista to piękne, to jest wyższa metra spirali engelsowskiej, towarzyszy. Co nie wiecie? No to co z was za lewica? Spirali engelsowskiej nie znacie, no trzeba was dokształcić. Ja wam zrobię wykład z marksizmu, leninizmu, porządnej dialektyki. I od tego później przejdziemy do koneksizmu, jako postdialektyka. Nie jako przeciwstawienie, tylko jako postdialektyka. A później cybernetyka to jest popostdialektyka. Proszę bardzo, a tych po można mnożyć. Tak jak karabin maszynowy, postmodernizm. Na razie wystarczy jedno, popostmodernizm. No dobrze, więc to mam nadzieję, że istotę ekonomii rozumiecie. Czyli może proszę sobie zanotować. Wzrost mocy
społecznego nadsystemu, nawiasie na procesu autonomicznego, tego autonomicznego to też w nawiasie, czy już... Nie, autonomicznego nie w nawiasie. Tylko trzeba pamiętać, że jak mówimy system, to myślimy również proces. Jak mówimy proces, to myślimy system. No tak jak się mówi o partia i Lenin, to bliźnięta partia. O jednym i drugim, no pomyślę trudno, Majakowski tak pisał. Więc proszę was, to... No tak samo, słuchajcie, na przykład, widzimy zagrożenie i ze wschodu, i z zachodu. Tam zresztą w Andrzejewie, proszę zauważyć, na tym mauzoleum 18 dywizji są dwa orły zasłonięte w tej chwili przez nagrobki, które tuż przed nimi zrobiono, ale jeszcze można je tam dojrzeć. Jeden patrzy na wschód, drugi na zachód. No i proszę was, jak rozmawiamy, czy to z Niemcem, czy z agentem niemieckim, czy z Niemcem cybernetycznym, o, można powiedzieć, to nie należy mówić, nie, Niemcy to wspaniały naród. No wydali Goethego, Einsteina wydali, patrzeć, jak on na to zareaguje, to będzie test. No ja powiem, na przykład, to będzie to tak zwany antysemita, wczoraj zajdzie. Ja mówię, ja to był pan z nim w klozecie, że pan tak mówi, to żart powrócić. Ja nie byłem, to nie mogę nic powiedzieć. Zamiast znowu na wysokie C robić. Zresztą pamiętam, to nie ja wymyśliłem ten chwyt. Profesor Has w dyskusji panelowej ktoś tam powiedział o Beria był Żydem. Profesor Hasu, ja był pan z nim w klozecie. Taki pewny. Więc to jak czasami lepiej obrócić żart, zamiast zrobić dyskusję na wysokie C. Ale też i dalej no, można powiedzieć, że no przecież w muzyce, w sztuce w ogóle, w matematyce, no przecież Riemann na przykład, geometrię Riemanna. Tylko, no niestety, w tej chwili Niemcy nawracają do imperializmu i mnie to martwi jako przyjaciela Niemiec, bo to ich doprowadzi do zguby prędzej czy później. No Niemcy wymierają, a kierownictwo ich ma mrzonki jakieś neoimperialne. No to jest katastrofa. Jako przyjaciel Niemiec ja się tym martwię. No z Rosją też nie. O, Rosja wyryło. Bo już teraz agencja ta standard i bieda, no bo to tak należy tłumaczyć nazwę tej agencji. Agencja standard i bieda, jak się dowiedziała, że Putin to Miedwiedzina, to od razu to zdradziła się sympatiami politycznymi i powiedziała, o to zahamuje rozwój Rosji. Tak odkrycie zrobili. Tak jakby Rosja miała szansę na rozwój intensywny. To zresztą można zbadać na podstawie danych statystycznych te rzeczy. No i proszę was, no teraz tego się od razu zorientowałem, że standard i bieda jest przeciwko Putinowi. To jest... Ani mnie to ziepi, ani grzeje. Natomiast trzeba powiedzieć tak, no właśnie, mnie strasznie martwi. Jestem wielkim przyjacielem Rosji. I mnie strasznie martwi, że ta polityka imperialna, czy kryptoimperialna, która dziś jest zupełnym anachronizmem, zwłaszcza z Chinami na plecach, doprowadzi Rosję do zguby. I ja się martwię jako przyjaciel Rosji. No tak trzeba rozmawiać. A nie, wrył, pal wrył i wytruł tym cwaty. To jest taka piosenka ukraińska. A świata to dosia, państw pekła porosia, a chamryło palmryło i wytruty uswaty. No. To nie jest marketing. Słuchajcie,
Ja w ogóle o marketingu to jeszcze w ogóle nie mówiłem z wami, ani o socjotechnice propagandy, no ale teraz idą takie czasy, że no po pierwsze na tym zjeździe w Suwałkach zrobił cały był poświęcony socjotechnice propagandy, no i tu takie wstawki będę czasami robił. No dobrze, coście napisali? Wzrost mocy zewnętrznej nad systemu, nad procesu automatycznego i jak to byśmy urwali. Może mieć charakter ekstensywny. Ten lepszy. No każdy jest dobry. Może mieć charakter ekstensywny, którego istotą jest zwiększanie liczby ludności zatrudnienia. Lub, no w nawiasie, wzrost CA. O ten dużoście sobie napisali. Lub intensywny. Lub intensywny, którego istotą jest wprowadzanie do systemu, w nawiasie procesu, nowych informacji o odpowiedniej wartości, a to już wiemy, co to jest, no i tutaj będzie A poznawczej, B gospodarczy, C wojskowej, wojskowo-policyjnej. Burza. Grzmi, tak. Ale dziwne, o tej burze robi. Nie, to jeszcze. Mamy na prawej jesieni. Tak jest. Było jesień na ławce. Nastąpiło przesunięcie fazy. Tak jak towarzysz Kiszczak mówił, że tam w tych archiwach było informacje, są prawdziwe, tylko jest przesunięcie źródła. No to nastąpiło przesunięcie fazy. Więc proszę was, tu też zresztą przesunięcia mogą w poszczególnych wypadkach występować. Więc słuchajcie. To nie jest tak, że o byle jakie informacje. No na przykład w tej chwili podano odkrycie wielkie, jakieś tam cząstka, nie pamiętam jak ona się tam nazywa. Higgsa. Nie, Higgsa to dopiero w tej nie, chwili. Nie, przebyła tam neutrino. No już nie, pendolino. Umownie. Pendolino to ten pociąg. A pociąg realnie istnieje, a tamte nie wiadomo, czy realnie istnieją. Rzeczywiście nie pociąg. Nie, z hadronem nie wyszło, bo to się wszystko psuło, pieniędzy zainkasowali. To jest tak jak ci bankierzy, bank doprowadzili do bankructwa, ale bonusy sobie olbrzymie przyznali. I to samo z tymi fizykami. Ja tu zresztą w tym rozdziale piszę o takich sprawach, no fizyków nie ruszam, ale bankierów. No to teraz wymyślili, że tam jakaś cząstka przebyła
szybkość tam od Cerny do tam we Włoszech jakiegoś miasta, szybkością większą niż światło. O, już są fizyki, obalili stru, tu. No to jest dobry marketing i pewnie znowu za to... Że obalili teorię Einsteina. Tak. Ja na to powiem, no to zoologiczni antysemici, ja w ogóle nie chcę o tym słuchać. To ja mam jedyną odpowiedź. A to znowu jadą takie, co w kolekcji się przyda. No, i teraz... ja... Nie wnikam, jak się tam ta cząstka nazywa, bo to szkoda nawet zapamiętywać. Ale chodzi o to, że cóż to jest ta szybkość światła jako ten kanon? No przecież po pierwsze, jeżeli mówimy nie o wzorcu, tylko o empirii, to te wszystkie pomiary mają określoną dokładność pomiaru. Po drugie, stwierdzenie, że tam ta szybkość światła to jest takie tam nieosiągalne, no też jest pewne przybliżenie, że ta właśnie rzekomo, czy faktycznie nieosiągalna, czy nieprzekraczalna raczej szybkość, to jest tam taka i taka. Jak to się odchyli w jedną czy w drugą, to jakież to ma znaczenie? To jest informacja bez wartości poznawczej, gospodarczej i powiedzmy bojowej. No. Chociaż gospodarczo to ma znaczenie dla tych fizyków, bo oni na to pieniądze zainkasują i to tylko taką ma wartość, ale dla społeczeństwa jako takiego żadne. No dobrze, i teraz proszę was, w tym kontekście proszę spojrzeć, no już tego nie będę rozrysowywał, ale proszę sobie spojrzeć na ten rysuneczek. Będziemy wyróżniali okresy rozwoju nauki, to jest produkcja informacji. W rozwoju społeczno-gospodarczego będziemy patrzyli, czy to koreluje, i jeżeli tak, to jak, z rozwojem nauki. I rozwojem metod walki, które są uzależnione od rozwoju społeczno-gospodarczego na pewno, a w ostatnim okresie również i od nauki, nawet bezpośrednio. U góry, ten wiersz najwyższy, to stosujemy dobrą, starą, przedwojenną klasyfikację. Starożytność, średniowiecze, nowożytność, nowoczesność, teraźniejszość i przyszłość. Właściwie czwarta generacja to jest bardziej przyszłość niż teraźniejszość. To, co będziemy mówić o czwartej generacji, to jest sprawa przyszłościowa. A dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego tu zobaczymy szansę dla Polski. Mogę powiedzieć jedno, że rozpoczynająca się w tej chwili faza rewolucji informacyjnej w nauce, gospodarce, i w walce, ona się dopiero rozpoczyna. Stwarza kolosalne możliwości dla Polski. Tylko trzeba to wykorzystać i dlatego szkolimy się. Ja was szkolę już dla czwartej generacji, nie dla trzeciej. Trzecia, ona trzecia jeszcze dominuje w tej chwili, ale to już odchodzi w przeszłość. A piąta? Jak generacja o czym będzie? A nie wiadomo, czy będzie. A może na przykład nastąpić zagłada. Taki scenariusz też nie jest wykluczony niestety. A w każdym razie w kontekście poszczególnych narodów jak najbardziej. No w tej chwili naród polski wymiera po prostu. No coraz mniej jest. Odtwarza się. Więcej umiera niż się rodzi. To znaczy to jeszcze nie właśnie. Będziemy musieli też zrobić jedne zajęcia. Otóż ilość ludności maleje, która żyje w Polsce. W tej chwili, nie maleje. Malało parę lat temu, ale to jest mało. To jest pseudoinformacyjny wskaźnik. Precyzyjnym wskaźnikiem jest współczynnik reprodukcji ludności netto. To znaczy zastępowalność aktualnie rodzących matek przez córki,
A dlaczego po kobietach się liczy? To ktoś tutaj pomyśli, że to feministki. Nie. Po prostu kobiet się rodzi mniej statystycznie. Tylko one mają mniejsze współczynniki umieralności, żyją dłużej, więc liczebność się wyrównuje gdzieś po 40, a już w wyższych rocznikach jest przewaga kobiet i ponieważ teraz populacja się generalnie starzeje, więc w całej populacji kobiet jest więcej. Ale w wieku reprodukcyjnym jest więcej mężczyzn. No i proszę was, zakłada się, znaczy najpierw się mierzy tak zwane cząstkowe współczynniki płodności w pięcioletnich grupach wieku. 15, 19, 20, 24 i tak dalej, aż do 45-49. No i liczy się współczynnik reprodukcji ludności przy założeniu, że współczynniki płodności w poszczególnych grupach wieku utrzymają się na poziomie z danego roku. I jaka będzie wtedy zastępowalność? Jeżeli ten współczynnik jest równy 1, to jest reprodukcja prosta, czyli populacja nie rośnie ani nie maleje, ale stoi w miejscu. Jeżeli jest poniżej 1, to populacja wymiera, jest reprodukcja zwężona, a jeżeli jest powyżej 1, to jest rozszerzona. My w tej chwili mamy, i właśnie mnie bardzo zaniepokoiło, bo przez kilka lat troszeczkę wzrastał współczynnik reprodukcji netto i liczba urodzeń. Stąd w tej chwili współczynnik przyrostu naturalnego, który jest różnicą między ilością urodzeń i zgonów, jest dodatni, ale to nic nie znaczy. Dlatego, że najniższy współczynnik reprodukcji był kilka lat temu i wynosił 0,599, czyli populacja się już reprodukowała tylko w 60%. To się polepszyło do 0,675, czyli już 2/3. 67,5%, ale niestety w zeszłym roku znowu zmalało do 0,662. Niewiele, ale jednak zmalało. I liczba urodzeń zmalała z 418 w 2009 roku do 413 w zeszłym roku. No w tym roku nie wiemy, jak będzie. I to jest niebezpieczne bardzo. Dlatego ucieszyło mnie, jak właśnie Tusk mówił, że jakie ważne jest posiadanie więcej dzieci. Nawet tylko przed wyborami. Ale dobre i to. Nie, tylko, ale i kusy. Drogi kuzynie, to jest trochę takie wejście. Poszedł żydowski biznesmen do cyrku z żoną. I tam jest taki numer, że rozciągnięto dwie linie, na tych linach postawiono stół, dwie nogi na jednej linii, dwie na drugiej, na to stołek, prestidigitator wszedł na ten stołek, stanął na głowie i zaczął grać na skrzypcach, a ten biznesmen już trąca żonę, mówi, hej Rywkę, Jasza Heifetz to on nie jest. To trochę jest taka sytuacja. Ale dobrze, że gra chociaż coś na tych skrzypcach. Ale to jest... Po wyborach obetnie wszystko. No, podniesie VAT dla dzieci. No. No to już podnieśli. Becikowe wszystko już podnieśli. Obecnie, no. Już podnieśli. No więc słuchajcie. Ceny podnieśli. Więc tutaj no w kontekście tego wzoru... Przedszkola, wszystko pójdzie w górę. W kontekście tego wzoru... Wygrają wybory. A człowiek to wygra i co to będzie tak? Już wiadomo, co wygra. Wiadomo, kto co... Banda Forda. Ja nie wiem. Ja nie wiem, ile ich jest, wszędzie jest to banda. No i za granicą, no powiedzmy sobie szczerze. Są sobie już ogromne. Albo różne zagranice. W każdym razie tutaj... No tak. Jesteśmy w Unii Europejskiej, to Bruksela decyduje, ale to przebiegło obwodnicy koło powiatowego miasta. To, co ja mówię, jest niestety faktem. Wreszcie się cieszą, panie rodacy, jesteśmy w Unii, a jeżeli... No więc proszę was,
Tutaj właśnie punktem wyjścia jest nauka, czyli produkcja informacji. Dlaczego? Dlatego, że wzrost ekstensywny oczywiście jest możliwy i on teraz się odbywał, ale w dzisiejszej epoce rewolucji informacyjnej on ma pewne ograniczenia. No na przykład w Japonii. Na tym obszarze, który ma Japonia, a ekspansję na zewnątrz uniemożliwiono po II wojnie, już praktycznie więcej ludzi się nie bardzo zmieści. Ale słuchajcie, to jest też ciekawa sprawa, bo Japonia ma powierzchnię trochę większą niż Polska, ale użyteczną demograficznie powierzchnię, to znaczy z potrąceniem tam skalistych gór, Fujiyamy i tak dalej, to ma połowę tego, co Polska. Porównując no, tereny nadające się do demograficznej eksploatacji, nazwijmy. Połowę. Czyli jeżeli oni przy około 130 milionach doszli już do tej granicy, że już tam więcej nie ma, hamują planowo już rozwój demograficzny, co powoduje oczywiście nieuchronnie starzenie się społeczeństwa japońskiego. No to weźmy pod uwagę, że my mamy dwa razy taką użyteczną demograficznie powierzchnię, to u nas, gdzie jest ta granica? 260 milionów. Już więcej, a 260 milionów absolutnie tu się nie zmieści. No ale, kochani, jak my jeszcze daleko do tego mamy, ale tą granicę można osiągnąć, no choćby w połowie. Prymas Wyszyński postulował 100 milionów. No to jeszcze bardzo bezpieczna liczba. A było to do osiągnięcia, no, pod koniec lat 30., jak żeśmy tą ofensywę, no mówię, no, sam osobiście to prowadziłem i to mam udokumentowane publikacjami, to wtedy było do osiągnięcia. Można było do 2040 roku osiągnąć 97 milionów. To było w zasięgu ręki. Oczywiście poszedł kontratak. Kontratak poszedł w latach 80. No i uniemożliwiono to. Tym niemniej to już była kwestia walki, a nie jakichś obiektywnych gospodarczych spraw. Znaczy, tą granicę można osiągnąć przy takiej organizacji i takim poziomie techniki, jaki ma Japonia. Czyli mówiąc naszym językiem, przy takim nasyceniu kraju informacją w formie organizatorycznej czy w formie technologicznej jest to możliwe. No nam bardzo daleko do takiego nasycenia. Czyli klucz jest w demografii. No w demografii to w tej chwili jest kwestia być albo nie być. Bo w tej chwili naród polski wybiera, mimo że jeszcze ma dodatni przyrost, minimalnie dodatni przyrost naturalny, ale już nie ma zastępowalności pokoleń. Tylko w 66% się reprodukujemy. Więc jeżeli nie przejdziemy na ten czwarty etap, to piątego w ogóle nie będzie dla Polski. Populacja wymrze i koniec. I ktoś inny. Oczywiście natura ma wstręt do próżni i na pewno ktoś tu wypełni. Albo ze wschodu, albo z zachodu, albo niemieckie, albo muzułmańskie. Albo chińskie. Niemieckie to mają problem, żeby NRD zasiedli. No więc słuchajcie, na dłuższą metę z przyczyn demograficznych, ponieważ umiera i Niemcy wymierają i Rosjanie wymierają. To na dłuższą metę możemy mieć kalifat berliński i kalifat moskiewski. No ja nie wiem, czy to nie wiem, co lepsze.
No. Chociaż centra chińskie, wietnamskie. No, ale wiecie, niedawno w telewizji słyszę, jaka była rozmowa między Rosjanami a starym góralem. I TVN24, jak powiedział stary góral, Polska będzie aż po Ural. Za Uralem będą Chiny, was nie będzie. Skurwysyny, dosłownie. Cytuję. No ale teraz jest problem w tym kontekście nietrywialny. Co dla nas jest lepsze? Czy mieć bezpośrednią granicę z Chinami? Czy żeby mieć... To zależy, ilu nas będzie. O, to jest istota rzeczy. Jak tak, będzie odpowiednio dużo, to tak? Może nam pasować granica z Chinami. To zależy od ciśnienia demograficznego. Nawet to nie chodzi o bezwzględne liczby. Tylko tak jak tam ta nierówność przy analizach tej stali. Tu ważne, komu będzie szybciej przyrastać. Chińczycy teraz hamują przyrost ludności. Mimo tego mają dodatni. 5 promili. Ale teraz już można mieć 2 dzieci w Chinach. No jeszcze nie można, ale pewnie niedługo będzie można. Już się o tym mówi. No to dopiero się zacznie. Słuchajcie. Rosja jedyna... czegoś się boją ruskie sfery kierownicze. Ja mówię, Liga Narodowo-Demokratyczna ma swoje uszy na Rosję. Boją się dwóch rzeczy. Chińczyków na Syberii i swoich komunistów w Rosji. To jest bardzo ciekawe. Ci z Juganowa. Tak jest. Ciekawe do tego. Tak, się. No nie będę wnikał. To jest ich sprawa, czego się boją. Ja jestem ze względu na ten strach indyferentny całkowicie. Ja mam postawę otwartą, którą mam też. Ale pytanie, czy Chińczycy będą w stanie uratować świat przed muzułmanami, jak dojdzie do jakichś... To jest nietrywialny temat, oczywiście, tak jest. Tak. W ogóle kluczem podstawowym do wszystkiego jest demografia. Informacje trzeba wprowadzać do ludzi, a nie czy właśnie nie byłoby rozsądne nafaszerowanie Dalekiego Wschodu, pomimo tego, że tam jest kłopot? Jeszcze nie mamy narzędzi do przeprowadzania takich analiz. Katolicyzmem na przykład. Najpierw zapoznamy się z tradycyjną nauką porównawczą w cywilizacjach. Rola religii Kościoła katolickiego w cywilizacjach to jest koneczni z tradycji, myśmy tego nie omawiali. Ja już skoczyłem do genetyki społecznej. To przyznaję się do błędu dydaktycznego. I to wam obiecuję, ale w tej chwili musimy te sprawy przerobić, żebyśmy to rozumieli całościowo. Jakoś to tak w pigułce. Ja na ten temat kiedyś napisałem, jest w internecie na autonomię dostępna, moja książka Grysił interesów historii, którą tu cytuję sporo, ale unowocześniłem, bo ona wyszła w 1981 roku. I to była analiza ówczesnej sytuacji. Teraz minęło 30 lat i tu unacześniłem, jak się w wojsku mówi o mapach. Więc słuchajcie, jeżeli mnie, wy, zwłaszcza wasze pokolenie, bo moje już schodzi, jak to się mówi, na wieczną wartę w wojsku. A masami mówią, odszedł na wieczny wschód. To jest ciekawe, taki rytualny. Proszę was, wy musicie ten czwarty etap w Polsce wprowadzić. I wtedy Polska może przodować, ale no wiecie, to w tej chwili ja nie będę robił wizji, jak nie daję informacji, na której to jest zbudowane. Bo tym się różni wizja naukowa, że ona została wypracowana. No myśmy nad tym pracowali naukowo ponad pół wieku. I to najpierw tylko w podziemiu, później już częściowo na ziemi, a częściowo w podziemiu, a teraz to już w ogóle chcielibyśmy to upowszechniać wszędzie. Ale z tymi Chinami co się zdarzy, czy po prostu co ubranie to chińskie, części do roweru chińskie, wszystko chińskie. Globalizm służy Chinom. Kochani, za 5 do 10 lat, a pokażę wam jak się robi te prognozy,
No nawet przy prostej ekstrapolacji Chiny będą pierwszym mocarstwem świata. Wszystkie rachunki, czy geopolityczne, czy jakiekolwiek inne, bez uwzględnienia Chin, to jest absolutny anachronizm. A zobaczcie, czy ten temat jest poruszany w naszej kampanii wyborczej. Nikt tego nie porusza. To jest kluczowa sprawa. Oni nie niszczą fabryk, które produkują energomaterialne przedmioty, a u nas się wszystko zniszczyło. Kochanie, myśmy powinni iść w informację. Rozumiecie? I to jest nasza szansa. I tutaj, jeżeli to rozwiniemy porządnie, a mamy już dobre podstawy, bo przez te pół wieku myśmy tworzyli podstawy do tego. Początkowo w podziemiu, a później już nie w podziemiu, bo większą część już mogą publikować informacje. To jest podstawa, dlatego ja mam tutaj tak te rzeczy szczegółowo omawiam i tyle czasu na to poszło. A potem inne rzeczy też się odtworzy, tylko że to będzie tym... Jak dojdziemy do tego tematu, to ja opowiem. W tej chwili przypominam sobie na Politechnice. Można w skrócie, co znaczy iść w informacje? Przepraszam, że... To znaczy, byśmy się powinni zajmować przede wszystkim tworzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji o wysokiej wartości. No dam wam przykład jeden. Taki jeden prosty przykład. To jest kapitalna cybernetyczna teoria charakteru. Azura jeszcze uspołeczniona przeze mnie. To jest szansa. Ilu Polaków jest za granicą? To Polski też dotyczy, ale za granicą. No niedawno się dowiedziałem, że w takiej Anglii jest 700 do 800 tysięcy Polaków. No to jest potęga. Tylko ich trzeba przeszkolić w cybernetycznej teorii charakteru, łącznie z używaniem testów. Tak, że trzeba studiować, to nie jest tak, że o test pokażę i z testu będziesz wróżył. To trzeba postudiować. Tak, psychologię się studiuje, to psychocybernetykę trzeba jeszcze więcej. I teraz co? Nieszczęściem na Zachodzie, u nas zresztą też, są rozwody. I ludzie to już rozumieją. Problem cybernetycznej optymalizacji doboru małżeńskiego. Te sprawy już w skali laboratoryjnej były przetestowane przez no już nieżyjącego dzisiaj mazurowca Jędreckiego. On nawet założył w 80-tych latach i zarabiał na tym. Tak wiadomo, jak to się robi. Nasi ludzie zamiast garki zmywać, to pomagać ludziom, żeby był optymalny dobór małżeński. I to jest szansa. A w ten sposób mamy klucz do psychiki ludzi. Słuchajcie, to zwiększą ilość urodzeń w Anglii, a to nie zwiększą. No dobrze, nie zwiększą. To nie jest nasza korzyść. Ja nawet... Dużo goni będzie. Ja nawet... to jeszcze... Od braku rozwodu do posiadania więcej dzieci jest bardzo długa droga. To są sprawy... A rozpadanie się małżeństw jest złe, obiektywne. Arabowie z tych testów też będą korzystać, bo jak wszyscy, to wszyscy. No panie, z Arabami to ja już opowiadałem wam, że z cybernetyki korzystali. No. Nie będę się powtarzał. Ja mówię o emigrantach z krajów muzułmańskich Wielkiej Brytanii, jakby na przykład Polacy zaczęli stosować te testy. A u nich rozwodów i tak nie ma. To nie jest rynek akurat dla nas. U muzułmanów rozwodów nie ma. I polityki pronatalistycznej nie potrzebują, bo oni są pronatalistami, mają dzieci bardzo dużo. W Palestynie Palestyńczycy mają nawet więcej dzieci niż Żydzi. Chociaż w Izraelu mają sporo dzieci mimo wszystko. Ja wiem te kobiety żydowskie, że one w wojsku służą, dzieci dużo mają, ale Arabki mają więcej. Więc to jest taka sprawa. I teraz słuchajcie, no jeszcze mamy trochę czasu, to mam. Wejdę tu na razie, żeśmy namalowali wzory. Od abstrakcyjnego wzorca do konkretnych analiz już takich z empirią związanych. I tutaj do tego rozdziału, to jest kolejny rozdział. No jeden rozdział to był ten o roli ideologii, strategii
sztuki operacyjnej i taktyki. A tu jest kolejny rozdział, okresy, generacje rozwoju nauki gospodarczej i walki. A książka jak się będzie nazywała? Naukowe podstawy nacjokratyzmu. No więc słuchajcie, no ja mam tutaj krótkie wprowadzenie zrobię. Już w starożytności powstały podstawy nauki. No i rozpoznania rzeczywistości na podstawie nauki. To prawdopodobnie się już zaczęło w Egipcie, kapłani egipscy to robili i inni. I w tych cywilizacjach sakralnych. Bajerowali społeczeństwo, dzięki więc zaćmienie. Na dzisiejsi naukowcy też bajerują, fizycy nawet, no tak. Omawialiśmy to, więc można powiedzieć kociołgankowi, jeżeli naukowcy wytykają to kapłanom, to tym starożytnym, czy niestarożytnym, no można powiedzieć, że oni robią to samo. No w tej chwili jest nieszczęściem, że nasze uczelnie sprzedają tandetę informacyjną. Nawet w błąd wprowadzają. W błąd wprowadzają. Ekonomia, socjologia, no tak, prawda, tak jest, tak. Dlatego my tu musimy nawet w nowoczesnym ujęciu te rzeczy pokazywać. Ale nie mam zamiaru reklamować tego na świat. Chcę, żeby się z tym zapoznali Polacy. Tylko Polacy to wykorzystywali. W tym diaspora polska. Łączność z diasporą. To nasz kolega Lord Kanclerz wie, kogo ja mam na myśli. Nie wolno tłumaczyć. To już mamy tego gościa z Wilna. Na żadne. Na żadne. Nie, na żadne. Absolutnie. Tego z Wilna mamy na przykład. No tak, ale to po polsku. No oczywiście, że tak. Ja kocham Litwinów. A niech się uczą polskiego. Bardzo prosty powód. Po prostu inne języki są zbyt mało diagnostyczne, żeby można było precyzyjnie te rzeczy przekazać. No można by to po łacinie, ewentualnie na łacinę bym się zgodził, jakby ktoś chciał przetłumaczyć. Łacina i polski są dostatecznie diagnostyczne, żeby nie wprowadzać pseudoinformacji do tego przekazu. No oczywiście język matematyki jest też w miarę precyzyjny, ale on wymaga komentarza. Więc proszę was, ta nauka przez kapłanów starożytnych była trzymana w tajemnicy. Tego nie udostępniano wszystkim. Były szczeble wtajemniczenia. No i teraz, proszę was, ta nauka służyła do celów sterowania społecznego. Jest cały rozdział na ten temat w moich tajemnicach mafii. Proszę sobie to przeczytać, to jest zresztą dostępne chyba nawet w wersji elektronicznej. Jak nie, to my od czasu do czasu kupujemy i możemy tutaj wam odstąpić. Tam przez Allegro kolega. Mm-hmm. Ale to już w tej chwili się tak rozbestwili, że tylko tanie kupujemy. Jak droższe, to niech sobie kto inny kupi. No i od tego czasu, no, kiedy nastąpił przełom? Podobne, jak twierdzą niektórzy historycy filozofii, filozofowie greccy jeździli tam do Egiptu, starali się o to, żeby zostać wtajemniczeni w tę wiedzę przez kapłanów egipskich, a wtajemniczenie się łączyło nie tylko z programowaniem poznawczym, ale przede wszystkim etyczno-ideologicznym, żeby tych narzędzi niebezpiecznych, skutecznych nie dawać, no, za przeproszeniem, etycznej małpie do ręki. W tej chwili się żadnej formacji nie robi, udostępnia się wiedzę byle komu. To na szczęście ta wiedza, którą oferują obecne uczelnie, za wyjątkiem medycyny i techniki, gdzie konkretnego rzemiosła się uczy, bo to ma wartość. Ale tylko rzemieślniczo. Cała reszta jest tak mało wartościowa, albo zacofana w stosunku do nas i potrzeb, powiedzmy, czwartej generacji, która się rozpoczyna, że tym etycznym barbarzyńcom się daje brzytwa, ale bardzo z tempu już
To papież mówi teraz, że potrzeba wychowywać. Oczywiście. Też, oczywiście. W kolegiach jezuickich, które programowały elitę krajów katolickich, nie tylko uczono na bardzo wysokim poziomie, ale przede wszystkim wychowywano. Czyli programowano etycznie i ideologicznie. No ale od ci starożytni Grecy później przyjeżdżali do Grecji, wracali i tę wiedzę dyskutowali publicznie. I to był przełom. Od tego się zaczęło coś, co ja nazywam pierwszą rewolucją informacyjną starożytną. No i od tego czasu rola nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym rośnie. Będziemy to zresztą wykazywać w obecnym okresie, który się nazywa tak obiegowo okresem rewolucji naukowo-technicznej albo rewolucji informacyjnej, ja wolę tą drugą nazwę. Nauka jest właściwie już decydującym czynnikiem o rozwoju. Niedorozwój nauki u nas hamuje rozwój całkowicie. A słuchajcie, ja oczywiście nie jestem zwolennikiem wszelkich akcji weryfikacyjnych, bo to są biurokratyczne obrzędy bez większego sensu. W działaniu trzeba ludzi weryfikować. My tu na te seminaria nie robimy żadnych wstępnych weryfikacji. Każdy się sam weryfikuje. Jak jest nieodpowiedni, to się sam weryfikuje. Przestanie przychodzić i koniec. Dlatego nikogo nie namawiam na przychodzenie. A byli tacy, którzy szybko zrezygnowali? No bardzo dużo już w tej formule, to jak prowadzę, zaczynamy 11 rok akademicki. Ilu już parę generacji już wykształciłem na różnych poziomach. I teraz słuchajcie, co tutaj jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby tą wiedzę, którą zdobywamy, też publicznie dyskutować. Tak jak to robili filozofowie starożytni. Znaczy docierać do ludzi, ale to nie musi być zaraz więc, nie musi być zaraz grupa, tylko próbować tę wiedzę przekazywać i dyskutować. To wtedy widzimy, jak ludzie odbierają, ale najlepiej zaczynać od fundamentów. No i to, co ja w tej chwili mówię, to się nadaje na fundament, no to do tego nie trzeba specjalnego przygotowania. To jest tekst, który jest przeznaczony dla wszystkich grup, niezależnie od stopnia zaawansowania. Oczywiście rozwój środków i metod nauki był zawsze uzależniony od postępu społeczno-gospodarczego, no, zwłaszcza od nowych wynalazków i praktycznych zastosowań. Można też stwierdzić, że od czasów starożytnych, przepraszam, znaczenie nauki dla postępu społeczno-gospodarczego, jak i dla rozwoju metod walki rośnie. Z tym, że przedtem rosło powoli, bardzo powoli, teraz rośnie szybko. I u nas ten niedowład nauki wyłącza medycynę i nauki tej. To jest osobny temat, ale tam uczą, że wniosła określonego. To dotyczy całej reszty. Proszę was, zwolennicy ilustracji. Wszędzie będą to skupy, a te stare postkomuchy nawet boją się przeciwstawiać. Siedzą cicho, też podmiotłem. No, gdzie ta weryfikacja? Gdzie jej w ogóle nie było? O, zacznijmy od tego. No bo weryfikowano, kochani, weryfikowano byłych funkcjonariuszy SB, WSI, z wojskowych służb weryfikowano, prokuratorów weryfikowano. A jakich grup zawodowych w ogóle nie tknięto i nawet nikt nie próbował się do tego przymierzać. Naukowcy nie mają weryfikacji żadnej. Nie tylko politycznej, ale przecież merytorycznej. A to by było bardzo ciekawe. No właśnie. Ale polityczna nic by nie dała. Znaczy, no polityczna jakby zrobić, to by trzeba prawie wszystkich.
wyrzucić. Jest na ten temat mój tekst nagrany przez kolegę Andrzeja w internecie. W związku tam z uszczypliwymi uwagami pani Kota odnośnie pracy doktorskiej nieboszczyka prezydenta. To jest bez sensu taka weryfikacja. Pokaż no, choćby tytuły swoich prac, które publikowałeś. Już z tych tytułów można się zorientować, co jest warte dorobek. A jak tytuł jest mało diagnostyczny, to zajrzyj do tej pracy. Zwłaszcza publikowanych, no bo nie publikowane to nie ma znaczenia. To co jest publikowane i tu się nie wyprze. Co niepublikowane, to zawsze powie, a nie, że to mnie tam ktoś wrobił, albo poprzez kręcanie, albo to w ogóle nie napisałem. No tak jak przy tej całej ilustracji jest. Jak opublikował, to się tego nie wyprze. Pod nazwiskiem opublikowany funkcjonuje. No i teraz to jest jedna grupa, kluczowa. Bo z nauki mierzy się cała reszta. Druga grupa, w ogóle nieruszona, nawet nikt się nie przymierzał, to sędziowie. Właśnie to. Prokuratorzy się tam... Nie, u prokuratorów była weryfikacja. Ja nie wnikam w wartość tego, ale nie było żadnej. I trzecia grupa to policja. Policja to nikt nie weryfikował. Jeszcze chyba księża byli zwolnieni na mocy dzielnego grupy. Nie, mówię o państwowych grupach. A. Nie, o i członkowie PZPR-u chyba nie podlegali. No ale PZPR-u już nie ma. Ja mówię o teraz działających grupach zawodowych. Ja wiem, ale ci, którzy byli chyba, to nie grupy to nie mogli zrealizowane czy co? Nie, nic takiego nie było, ale PZPR się rozwiązał i to już jest historia. No ma Fedia. Znamy. Znamy. Grupa zawodowa razem PZPR, był partią polityczną. Aha, jest to. Grupą zawodową. Nawet proszę was, to jest taka sprawa w starożytności, w średniowieczu, jeszcze w czasach nowożytnych. No to ten postęp, wpływ nauki na postęp społeczno-gospodarczy, rozwój metod walki nie był tak wyraźny i oczywisty. A wiele istotnych wynalazków dokonywano bez udziału ówczesnej nauki. Dopiero w epoce rewolucji naukowo-technicznej, alias informacyjnej, nauka staje się zasadniczym, decydującym czynnikiem stymulującym całość rozwoju społecznego, zarówno w gospodarce, jak i w sztukach walki. To jest bardzo istotne i to jest szansa dla Polski. Kluczem do tego jest przeszkolenie ludzi. To jest klucz, ale przeszkolenie. Dostarczenie im wartościowych, sterowniczych informacji oczywiście. I tutaj właśnie ten rozwój tych nauki i rozwój społeczno-gospodarczy i związany z tym rozwój metod i środków walki podzieliłem na cztery okresy, które przyporządkowałem generacje. To macie tutaj. Pierwsza generacja to jest od starożytności po średniowiecze, kiedy powstały pierwsze uniwersytety, bo pierwszy powstał w Bolonii w 1088 roku. Później była Akademia Florencka. Druga generacja to jest generacja no, do rewolucji francuskiej, powiedzmy do XVIII wieku. I tutaj w rozwoju nauki istotne jest powstanie pierwszej politechniki. Czyli to, co przedtem było tylko wiedzą, rzemieślniczą, staje się nauką. Trzecia generacja to jest od no, drugiej połowy XVIII wieku, licząc do cyrka, do powstania cybernetyki. To jest w czasie II wojny światowej.
I ta generacja mniej więcej zaczyna się kończyć już w tej chwili. A rozpoczyna się czwarta generacja, do której wstępem była cybernetyka, ale no tutaj inne rzeczy są dość istotne i tutaj zasadnicze znaczenie ma integracja nauki. Ta integracja nauki ma wielkie znaczenie. O, tu się cholera to trochę poprzesuwało. O tak, tu na tym widzę, na tym się przesunęło, tutaj się wydrukowało, cholera. Można zobaczyć? Szanowny. No, niestety nie za każdym razem. No tak, tak, tak. Ojej, słuchajcie, to się wy też tak macie? Zrobiło tak. To co? To nastąpiło przesunięcie fazy. Przesunięcie się. Pokaż? Kiszczak się zrobił. Słuchajcie, nie no. Tam też tak jest. Cholera. No tak, tak, widzę. No, to drukarka. Drukarka mi się zaczęła. To wersja elektroniczna, jak tam docent nam wyśle. Tak, no słuchajcie, no ja tu trzymam wydrukowane wcześniej, a tu mam te wydrukowane teraz. I widzę, że to jest, że to nie to. To jest poprzesuwane. Bo ta druga generacja się właściwie powinna kończyć na II wojnie światowej. O, ja zaraz to puszczę. Trzecia generacja, granicą trzeciej generacji to jest po pierwsze upowszechnienie internetu, a po drugie rozpad ZSRR. To jest granica. A tam to jest poprzednio. Tak, słuchajcie, ja wam puszczę, tu jest to dobrze wydrukowane. Puszczę w obieg i proszę sobie tylko przesunąć. Informacje są dobre, tylko źródła trzeba przesunąć. Powiem jak Kiszczak. Informacje dobre, tylko źródła przesunięte. Ale ja już się domyślam, skąd to się wzięło, no ale mniejsza z tym. Tak, tu jest wszystko. Proszę sobie tylko przesunąć te granice. Zaznaczyć te kreseczki. Te kreseczki, które tu są, proszę przesunąć według tego. A cała reszta pozostaje bez zmian. Cała reszta pozostaje bez zmian. No tak jest, oczywiście. Czyli czwarta generacja idzie tutaj jedną działkę w prawo i reszta analogicznie. Więc kto chce, to może sobie to poprawić. Ale jak to przeszedł, tylko też trzeba będzie uważać, żeby to się nie poprzesuwało tak. Tu jest dobre. Więc proszę was, te generacje właśnie łączą się również z generacjami, no tak w przybliżeniu się pokrywają. Z generacjami rozwoju społeczno-gospodarczego. Tu widzimy, jak słabo diagnostyczny jest marksizm. Ja tu na samym dole tej gospodarczej części dałem te marksistowskie tutaj formacje. Kapitalizm realny, socjalizm. A dzisiaj już ani jedno, ani drugie. To jedno jest anachronizmem i drugie. Spory, co było lepsze, a co gorsze, to dla historyków. Teraz jest epoka, w której albo nacjokratyzm informacyjny, nie energetyczny, tylko informacyjny, zapanuje na świecie, albo światu grozi zagłada. A co nastąpi, to nie wiem, to trzeba iść do Jasnolica. Wreza. No tak, to doktora Beresa. Sajbaba już umarł w tym czasie.
Jeszcze nie wiem, może sajdziat jakiś żyje. W każdym razie proszę was tam, bo dochodzimy do punktów bifurkacyjnych, gdzie jest wybór. I my teraz musimy wybrać nasze pokolenie. Albo naród polski będzie istniał, a klucz do tego jest w demografii. Jeśli będzie w informacji. A jeśli będzie istniał, to czym będzie? Czy będzie? Czy będzie? No, czymś neokolonią. Teraz się nie podbija niczym. Amerykanie próbowali to w Iraku, próbowali w Afganistanie. Sojusz też w Afganistanie próbował i się wycofał. Szybciej. Miał szybszy refleks. Tak Polsce im się udało. To znaczy podbili informacyjnie Polskę. Inna epoka. No oni podbili nie informacyjnie, tylko czołgami. I ciągle straszyli tymi czołgami. A teraz mają przestarzałe czołgi. Zresztą w wojsku rosyjskim problemy, więc wiecie co? Fala, która polega na tym, że już jest 40% pomorowych muzułmanów i oni urządzają falę białą. Kochani, co jest warta taka armia? W razie wojny koty będą strzelać do kadry i do dziadków. Tak zresztą było w Czeczeniu, dlatego malutką Czeczenią do dziś nie opanowali Czeczeni. Tam ciągle są zamachy i tam całe to za Kaukazie nie są w stanie utrzymać. Przed Kaukazie raczej. Bo na Kaukazie no to zależy z której strony. Zależy z której strony to brać. W każdym razie w tej chwili populacja Rosjan się kurczy szybciej niż u nas oczywiście. Populacja muzułmanów w Rosji się rozwija. No może być kalifat moskiewski. No jak ktoś chce przejść na wyznanie muzułmańskie, to może się nawet z tego cieszyć. Ja się nie ustosunkowuję, ja tylko informacje podaję. I proszę was, o tutaj właśnie, to jest bardzo istotna sprawa. Patrzcie, czwarta generacja się powinna zaczynać tu, w tym miejscu, tam gdzie jest upowszechnienie internetu i rozpad, tu na dole rozpad ZSRR. Tu się powinna zaczynać czwarta generacja. To sobie możecie nam poprawić. Ale później prosiłbym, żeby to... I we wszystkich tych poziomach, tak? Tak samo. Tak, tak, tak. We wszystkich poziomach analogicznie. Przesunąć tylko. Przesunięcie granic. Tak jak przesunięcie źródeł, to tu mamy przesunięcie granic. Jak to nie miałem takiego zamiaru, ale jakby to wpadło w niepowołane ręce, to by dostał dezinformację. Ale skojarzyłem w tej... Kiszczak przesunął. To, no jak to będę w rolę Kiszczak? Przestańcie. To jest, kto chciał, to sobie już mógł poprzesuwać. Prześlemy to później, ale już na następnym razem przyniosę to poprawione. No to proszę was teraz właśnie po pierwsze, żeby naród polski istniał, ale dzieci są tu klucze. Po drugie, no żeby nie był neokolonią. Informacyjną, teraz się podbija informacją. No właśnie, my nią jest... Do tego służą na przykład agencje ratingowe. A dlaczego my nie mamy swojej agencji ratingowej, którą byśmy spopularyzowali, bo bardziej nowoczesną, operującą metodami metod cybernetycznymi. To jest do rozpropagowania. No co ja będę teraz propagować? My mamy półtora chłopa wyszkolonego. Nawet mniej. No i mniej, tak. No nie, tych co 5 lat skończyli, to jest grubo mniej. Ja mam 3,5, nie mam innego. No, 3,5, ale od góry. Bez podstaw. Wieje. No niestety, takie
są realia. No ale proszę was, my mamy szansę. No na przykład sprawa poradnictwa przedmałżeńskiego. W całym świecie jest taka jedna mazurystka tradycyjna w Australii. Robi takie zajęcia. Doświadczenia już są, to wszystko. To jest, my nad tymi sprawami pracujemy pół wieku. To jest dorobek finalny. Teraz proszę was, inne sprawy, prognozy. Przecież można robić dobre prognozy. To, co te prognozy, które robią współcześni naukowcy, z reguły się nie sprawdzają. A nasze się sprawdzają, zresztą zobaczycie, jak robimy analizę tych konfliktów międzynarodowych, no to się tak sprawdza, że profesor Topolski, metodolog najwybitniejszy chyba polski metodolog historii, nie chciał wierzyć. No ja też zresztą wyliczyłem ten współczynnik korelacji, to też w pierwszej chwili mi się nie chciało wierzyć. Prosiłem, żeby syn mi to sprawdził. I jemu to samo wyszło. W każdym razie tutaj można powiedzieć tak, jak widzicie, że okresem starożytności i średniowiecza, bo ten podział jest osadzony w czasie i dobry. Odpowiada nauka, rozwój społeczno-gospodarczy i metod walki pierwszej generacji. Przy czym ta nauka pierwszej generacji się charakteryzowała tym, co ja nazywam integracją pierwotną. Dążenie do poznania prawdy w nauce integrowała filozofia. Ale tutaj bardzo fajny jest cytat z Mazura, twórcy, można powiedzieć ojca założyciela Polskiej Szkoły Cybernetycznej. No i on napisał tak. W książce Cybernetyka i charakter. Cytuję. W odległej starożytności nauka była jedna. Każdy naukowiec mógł ją uprawiać w całości, gdyż zasób informacji stanowiących ówczesną wiedzę był niewielki. Jeszcze Arystoteles mógł napisać nie tylko swoją fizykę, ale i to, czemu sam nie nadał nazwy, tę część spuścizny Arystotelesa, jako dotyczącą spraw spoza fizyki, nazwano metafizyką, a co głównie dotyczyło zagadnień logiki i psychologii. Koniec cytatu. Jeszcze Kopernik też był. Jesteśmy w starożytności, kochani, trzymajmy się dyscypliny czasowej, bo jak będziemy od razu skakać do Kopernika, to historycy nazywają anachronizmem. Dobrze nazywam. Czyli stajemy się anachronistami. Po prostu zaczynamy od głupy strony. I tak. Albo tak skaczemy po różnych częściach ciała jednocześnie. No i tak, w taki właśnie zintegrowany sposób uprawiano naukę w Akademii Platońskiej, która powstała w III wieku. Ja tu konsekwentnie używam dobrego przedwojennego określenia przed narodzeniem Chrystusa, a nie przed naszą erą. Ale pan mi chyba też do dziś jest ten z rąk przed Chrystusem. Nie znają pana. Ja jestem oficjalnym obiektem. No i ona funkcjonowała, słuchajcie, ponad już 900 lat. A także w Akademii, w Muzeum, w Bibliotece Aleksandryjskiej. Ona działała w III i I wieku przed narodzeniem Chrystusa. Znaczy ściśle mówiąc, to jest tak, że Platon założył tę akademię w roku 387. A zamknął ją dopiero cesarz Justynian w 529 roku po narodzeniu. W encyklopedii jest informacja. Ale też ciekawa rzecz, słuchajcie, starej, perelowskiej encyklopedii, takiej popularnej, bo ja nie ma miejsca trzymać wielotomowych encyklopedii. W obecnej popularnej tego nie ma. To jest
też ciekawe. Roczniki statystyczne, słuchajcie, tutaj jest sporo danych statystycznych, dawnych. Nie znajdziecie ich. Na przykład spróbujcie znaleźć stan liczby ludności ZSRR i produkcję stali, na przykład ZSRR w dawnych latach. Nie ma. Nie ma. W obecnych rocznikach nie ma. W internecie nie mogłem znaleźć, no może gdzieś jest, ale ja nie byłem w stanie do tego dotrzeć. Musiałem, a u mnie w domu to kto był, to wie, jak trudno jest znaleźć stare teksty, z których nie korzystałem długo. Strasznie dużo czasu mi zajęło, wreszcie znalazłem stare roczniki statystyczne. Jak dziś ktoś nie ma starych roczników statystycznych, i to najlepiej kompletu, albo prawie kompletu, to jest odcięte od źródłowych informacji. No a zobaczcie, ile jest bibliotek, które mają komplet. Niewiele. Więc tutaj proszę Was, wracając do tego, Akademia Platońska istniała od 387 do 529, a więc 387 przed narodzeniem Chrystusa i 529 po narodzeniu Chrystusa. Natomiast w 285 roku przed narodzeniem Chrystusa w Aleksandrii Ptolomeusz słynny przy współudziale Demetriusza z Falerodu założył Akademię Nauk, której nadano nazwę Muzajonu. Ona stała się pierwszym w dziejach instytutem naukowym posiadającym własną bibliotekę i przyciągającą uczonych z różnych dziedzin, nawet interdyscyplinarnie. W II wieku przed narodzeniem Chrystusa Raguidzi zamknęli muzeum, więc on krótko istniał, choć był większy niż Akademia Platońska. I teraz dalej cytuję Mazura, jeszcze na zakończenie. W miarę przybywania nowych informacji dostarczonych przez naukę zaczęła odgrywać rolę okoliczność, że pojemność informacyjna mózgu ludzkiego, a więc i mózgu naukowców, jest ograniczona. Nie mogąc już opanować całej wiedzy rozszerzonej przez poprzedników, każdy następny naukowiec musiał ograniczać się do uprawiania tylko pewnej części nauki, przez to jednak przestawał być znawcą pozostałej jej części. Prowadziło to do dzielenia się nauki na dziedziny, potem dziedzin na działy, działów na specjalności i to coraz węższe, a nawet dochodziło do tego, że jeden naukowiec trawił całe życie na rozwiązywaniu jednego tylko problemu, nawet jednego tylko fragmentu jednego problemu, stając się specjalistą, który wiedział prawie wszystko, prawie niczym. Jest to proces znany jako atomizacja nauki. No ja to tak sparafrazowałem, że w dzisiejszym świecie zmierzamy do skutek atomizacji, która postępuje po prostu. Dojdzie do tego, że wybitny specjalista to będzie ktoś, kto wie wszystko o czymś i nie wie nic o czymkolwiek innym. W granicznym przypadku wie wszystko o niczym i nie wie nic o wszystkim. Dobra. To jest taka trochę parafraza Mazura. W starożytnej Grecji po raz pierwszy znanej nam historii powstały naukowe metody dochodzenia do prawdy. A w nauce chodzi nie tylko o nabycie pewnych konkretnych umiejętności, ale o poznanie prawdy i wykrycie ogólnych praw rządzących badanymi zjawiskami. Więc nie tylko stwierdzenie, że coś tam się stało, no na przykład jedno doświadczenie, to jest nic. Musi być więcej doświadczeń. Tatarkiewicz stwierdził na ten temat, i tu znowu cytuję jego historię filozofii, to w pierwszym. Aby posiadane wiadomości mogły być uznane za naukowo, muszą być uporządkowane, zanalizowane, udowodnione.
Bez tego są to najwyżej umiejętnościami, a nie nauką. Ogólnie mówiąc, nauka wymaga nie tylko umienia, ale i rozumienia. Dalej, tak cytuję Tatarkiewicza, również cel nauki jest odmienny niż cel umiejętności. Celem nauki są także prawdy interesujące same przez się, podczas gdy w umiejętnościach chodzi tylko o prawdy praktycznie cenne. Umiejętności wytworzyły się dla celów praktycznych i dla tych celów wystarczały. Gdy zaczęto się także interesować prawdami dla nich samych, wtedy powstał nowy cel i sposób ich dochodzenia. Cel i sposób naukowy. Koniec cytatu Tatarkiewicza. I tutaj, proszę Państwa, w tym świetle widzimy, czy to, co w tej chwili jest sprzedawane, upowszechniane jako nauka, to w większości nie jest nauka. To są tylko umiejętności. W Ameryce to jeszcze nie wiem, czy tam w ogóle istnieje jeszcze nauka. Czy tylko umiejętności. Wyłącznie dla celów praktycznych. No ja pamiętam w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki, to rozważano sporo problemów teoretycznych. Mechaniki teoretycznej. Między innymi ja się tym zajmowałem przez 11 lat. No i pamiętam, jak się referowało taką pracę teoretyczną, to był jeden taki, no, który to zabiera głos. To był przez PRL. No dobrze, dobrze, panie doktorze. Ale co z tej waszej pracy będzie miał robotnik, chłop? A ja zawsze wtedy dodawałem mama. No, byłem feministą, jak widzicie.